Ale cóż, Chociaż. tak jak to mówią, nie miałem czasu po prostu, żeby tutaj jakąś sobie szybką lampkę ustawić, za co przepraszam, oczywiście. No ale właśnie, witamy. O, hangout na żywo, więc teraz już mamy pewność. Witamy. Michał Kwiatkowski w Warszawie, I z studio w Rzeszowa Rzeszowie. Filip. Z Rzeszowa, tak, w studiu w Rzeszowie Filip Korfanty. Ostatnio dostałem polecenie, żeby zasygnalizować, że oczywiście trochę sobie jaja z tymi naszymi studiami tu i tam robimy, żeby nie było, bo może to nie jest takie do końca oczywiste, więc tak, to tylko żart oczywiście z naszej strony. Udajemy, że jesteśmy profesjonalistami, a tak naprawdę nie jest. Pisaliśmy, że będziemy w komplecie i będziemy w komplecie, chociaż na razie tego nie widać. Piotr troszeczkę się spóźni, dużo dzisiaj obowiązków na jego głowie. Gorący okres, wiadomo, też wszystkich świętych, dzień zaduszny zaraz i takie tam różne tego typu, w cudzysłowie, atrakcje, ale za moment ma z nami być. No i nie tylko Piotr z nami będzie. Będzie z nami Maciek Piasecki, wieloletni speaker Cuprum Lubin, obecnie dziennikarz TVP Sport, który też nadal w Lubinie się pojawia. On oczywiście przede wszystkim ze względu na Gianniego Cretu, czyli nowego trenera Asekoresowi. No bo dzisiaj będziemy rozmawiać prawdopodobnie tylko o tym, bo pewnie długo nam to zajdzie, czyli o zmianie trenera w Asekoresowi. No i tak jak też pisałem, jeżeli dzieci pozwolą, bo niestety akurat taka pora, ale jeśli uda się Marcinowi Lwowowi, dobrze to odmawiam, tak szczerze mówiąc, chyba się dobrze, chyba się odmawia normalnie, co? Szczerze ci powiem, że nie wiem, ale po prostu czekamy na obecność transmisji Marcina Lwa. O, dokładnie. Jeżeli się uda mu dzieci uśpić, to też się pojawi. No i z nim z kolei porozmawiamy o Andrzeju Kowalu. Przede wszystkim jest z nami Maciek, więc Maćku, witamy serdecznie. Jest już nas trzech. Boże, dzisiaj się strasznie jąkam. Dobry wieczór, dobry wieczór. Cześć. Cześć, 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 witajcie. No więc właśnie, skoro jesteśmy już w trójkę w takim zestawieniu, to myślę, że najpierw troszkę zaburzając chronologię, najpierw o tym, co nowe w Resowi, a później o tym, co już za nami, no bo skończyła się kadencja Andrzeja Kowala i chyba tym razem na dłużej niż to było poprzednim razem. Ale najpierw właśnie, Gianni Cretu, bo powiem tak, on wejście ma jakby takie z dużymi nadziejami, tak to odbieram. Raczej generalnie wszędzie ten wybór Gianniego Cretu jest odbierany pozytywnie albo bardzo pozytywnie. Ja raczej chyba nie przypominam sobie choćby jednego głosu krytyki. No i Maćku, ty wiele lat obserwowałeś Gianniego Cretu naprawdę z bardzo bliska, jego pracę, przynajmniej podczas meczów. Uzasadnione są takie opinie? Przeczytałem fajny wpis. Nie wiem nawet, czy to nie był wpis któregoś z Was, jeśli chodzi o Twittera, dotyczący tego, że największe gratulacje dla Mariusza Szyszko, który musi mieć największą satysfakcję. Tak, to twój wpis. A propos tego, że rzeczywiście Gianni Cretu teraz no, w takiej pozycji powiedziałbym, no nie chcę powiedzieć Mesjasza, jeśli chodzi o Podkarpacie, ale na pewno no, człowieka, który wydaje się, że jest gwarantem tego, żeby było lepiej. Niektórzy powiedzą, że gorzej już być nie może, no ale tak już na spokojnie na to patrząc, no to wiadomo, no, ten początek, jeśli chodzi o Resowie, jest jaki jest, pewnie o tym jeszcze będzie okazja powiedzieć. Na moje oko, no to też nie byłbym takim hura optymistą, jeśli chodzi o te pierwsze mecze, no bo też Gianni ma to do siebie, że potrzebuje trochę czasu. No zresztą to nie jest też jakiś ewenement, no bo co byśmy nie mówili, no to każdy trener musi sobie to jakoś poukładać, a wiemy, że Resovia właściwie co sezon, no to jest grupa najemników, która wjeżdża i grupa najemników, która wyjeżdża, tak? Także to też nie jest dla niego prosta sytuacja. No ale jakbym miał postawić pieniądze, no to raczej bym postawił jakąś tam większą kwotę na to, że uda się temu szkoleniowcowi poukładać to odpowiednio. Oczywiście, jeżeli będzie miał spokojny tryb swojej pracy, a jak wiemy, na Podkarpaciu nie jest to takie oczywiste. To można się od razu zacząć zastanawiać, czy przypadkiem trener Kowal nie został pozbawiony swojej funkcji zbyt wcześnie, już po 4 kolejkach ligowych. Tylko że tu właśnie jest to ryzyko, że jeśli coś nadal nie będzie w Resowie się układać, to czasu będzie coraz mniej dla trenera następcy, czyli w tym przypadku już wiemy trenera Kretu, czyli im później ewentualnie trener Kowal by się ze swoją posadą pożegnał, tym mniej ewentualny następca miałby czas na gaszenie pożaru, który by się po prostu rozprzestrzeniał. Także no, z tego Znaczy, akurat punktu chyba dobrze, że ta zmiana nastąpiła już teraz.
Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja mam takie wrażenie, że decydujący tutaj był mecz z GKS-em Katowice. Może to jest oczywiste dla większości naszych, waszych i dzisiaj też moich słuchaczy. No ale summa summarum, no jednak to spotkanie pokazało, a zwłaszcza to, co się wydarzyło też tydzień później, że faktycznie da się rozpisać Marcina Komendę i to nie jest też tak, że GKS jest jakimś zespołem z topu i mimo wszystko, przepraszam kibiców z Katowic, ale nie podejrzewam, żeby oni mieli walczyć o top 6, no to pokazało, że rzeczywiście oni obnażyli te problemy RES-owi, która no, gdzieś nie była poskładana od nawet A do powiedzmy D, jakkolwiek to zabrzmi, no bo o Z to już nie będę wspominał, no ale no, tak podejrzewam, że to zadecydowało a propos tego krótkiego okresu, chociaż też Sara Kalisz kilka dni temu chyba napisała, że mimo wszystko no, to nie jest w stylu tej grupy, która dowodzi rzeszowskim klubem, żeby tak szybko się decydować na takie kroki, zwłaszcza taki antykrok, jeśli chodzi o kwestię Andrzeja Kopala. No tutaj to już jest też trochę grubsza historia, tak, jeśli chodzi o jego działania na Podkarpaciu. No ale fakt faktem, no chyba jednak tutaj kibice zrobili swoje, no bo przykro się patrzyło, nawet z perspektywy telewizora, no pewnie mieliście okazję być gdzieś na miejscu, Filip w szczególności, no jak to pod promie, nie dość, że coraz bardziej łyste, jeśli chodzi o trybuny, no to jeszcze dodatkowo, no te gwizdy też, no dawały wyraz tego, co tak naprawdę wszyscy twierdzą o pracy Andrzeja Kowala i o wynikach drużyny. No właśnie, bo znaczy ja nawet nie wiem, czy na pewno to pod promiem miało jakiś wpływ, no bo chyba Filipie sprzedaż karnetów w tym roku rekordowo niska, zdaje się, mimo naprawdę dobrego składu, jeśli ja się nie mylę. Czy rekordowo to może złe słowo, ale chyba najniższe od lat, aczkolwiek nie uważam, że sprzedaż była zła, tak mi się wydaje. Tylko tu też od razu trochę nawiążę do tego, co powiedział Maciek, bo no jasną sytuacją jest to, że trener Kowal nie przystąpił do tego sezonu z czystą kartą, to nie jest człowiek z zewnątrz, więc tutaj może dla kogoś totalnie obcego dla tego środowiska cztery spotkania i zwolnienie to może byłoby zdecydowanie za krótko, ale jednak trener Kowal w Resowie nie startował z tą obecną kadencją w Resowie nie startował z czystą kartą, tylko jednak to był człowiek, który w tym środowisku rzeszowskim był dobrze znany, w klubie wiadomo było jak pracuje, jakich pewnie schematu używasz. No więc skoro do tej pory jego dotychczasowa praca w poprzednich sezonach na początku sezonu dawała dobre efekty, a teraz już nie dawała, no to jednak pewnie to pozwoliło łatwiej podjąć decyzję o pożegnaniu się z trenerem Kowalem. No i też od razu nawiążę też do tego, co powiedział Maciek. Czy czary goryczy nie przelała porażka z Katowicami? Przedtem czytałem wywiad z prezesem Bartoszem Górskim w nowinach, i tam prezes jasno powiedział, że już po spotkaniu z Katowicami Andrzej Kowal został poinformowany, że rozpoczynają się rozmowy z ewentualnymi jego następcami. Nastąpiło zwolnienie blokady, tak? Tak, nastąpiło zwolnienie blokady i bęben maszyny losującej był pusty i jak powiedział prezes Bartosz Górski, były rozpatrywane kandydatury kilkunastu trenerów. Więc wszystkie szczegóły kontraktu z trenerem Kretu były już dogadane przed spotkaniem w Szczecinie. No i po Szczecinie zostało ogłoszone to, co się wydarzyło. Także no, miałeś rację, już po meczu z Katowicami wszystko właściwie było jasne. Mi się wydaje, wiecie co, że po prostu ktoś zainwestował 100 tysięcy euro z tego, się, co mówisz, z tego, co się mówi, tak? 100 tysięcy euro chyba to było koszt dzikiej karty na klubowe Mistrzostwa Świata. No i ten sam ktoś, myślę, że w pewnym momencie stwierdził, że takie pieniądze nie mogą pójść w błoto, a chyba obawiam się, że, bo tak, sezon w Plus Lidze jest naprawdę długi, a Resowe ma tak mocny skład, że jeszcze gdy weźmiemy na dodatek pod uwagę, że tutaj prawie wszyscy poza Zaksą tracą punkty, że no, tu nie było powodów jakby do paniki, tak? Natomiast no co innego, mamy za miesiąc już niecały turniej, który tak jak mówię, no jeżeli płacisz jednak duże pieniądze, no nie ukrywajmy, 100 tysięcy euro to są spore pieniądze. To jest połowa kontraktu takiego na jeden sezon naprawdę już dużej klasy zawodnika zagranicznego na przykład, który mógłby klub wzmocnić. No to jednak chyba oczekujesz tego, że to ci się w jakiś sposób zwróci, a jeżeli Resowia
wyszłaby w takiej formie, w jakiej jest teraz na te mecze na klubowych mistrzostwach świata, albo nawet w trochę wyższej formie, ale tylko trochę, no to było duże ryzyko, że niestety, ale to nie będzie inwestycja, która będzie trafiona. Ja jednak jestem zdecydowanie, jakby tutaj będę się upierał przy swoim zdaniu, które oczywiście może być błędne, ale wydaje mi się, że coś w tym musi być, że to te klubowe mistrzostwa świata spowodowały tak gwałtowny ruch RES-owi, który, tak jak Maćku powiedziałeś, taki jakby zupełnie niepasujący do tego, co do tej pory prezentowały władze RES-owi, jeśli chodzi o styl, nazwijmy to, zarządzania klubem. No tak, tylko zastanawiam się, panowie, nad tym, czy faktycznie to jest tak, że ten miesiąc wystarczy, żeby jakkolwiek ten zespół poukładać i chociaż w jakiejś części to 100 tysięcy się może nie spłaciło, ale w jakimś stopniu, nie wiem, okazało się inwestycją na plus, no bo trener Kretu akurat, jak będziemy mieli okazję o nim porozmawiać, no to jest taki człowiek, który gdzieś tam się od tego odetnie, podejrzewam, i że będzie robił swoje, tak. Ale patrzę tak z tej perspektywy słuszności tego, co powiedziałeś, Michał, no bo zdaję, takie mam wrażenie, że faktycznie to mogło zadecydować, tylko tak się zastanawiam, czy rzeczywiście miesiąc wystarczy, żeby drużynę przygotować na rywalizację z najlepszymi naprawdę klubami, i tutaj nie mówimy o plus lidze, tylko już naprawdę o takich ekipach solidnych, no bo ja mam wrażenie, że no nie przymierzając sytuację z obiektem w Radomiu, no to ta forma będzie bardziej radomska niż płocka, czy jakakolwiek inna, czy mówiąc krótko, no trzeba sobie odpowiedzieć raczej chyba na takie pytanie, no bo ja nie jestem przekonany, czy docelowo właśnie ta zmiana jednak nie zakłada tego, żeby może nie skompromitować się na klubowych mistrzostwach i później zagrać dobrą plusligę. Może taki jest klucz. No, wydaje się oczywisty na ten moment, ale wątpię, żeby oni tam powalczyli o coś więcej. Może obym się mylił, chętnie odszczekam. No właśnie, bo mieliśmy mówić w sumie na początek o Genim Kretu, więc może faktycznie pomówmy o Genim Kretu. I ten temat właśnie, co on jest w stanie zrobić w czasie do klubowych mistrzostw świata, jeżeli przyjmiemy to założenie, że faktycznie tutaj w dużej mierze myślano o tym. To ja może I ja się spróbuję. Spróbuję może płynnie przejść z jednego tematu do drugiego, właśnie tego, że jest bardzo krótko, względnie krótko przed klubowymi mistrzostwami świata. No i mieliśmy przejść do trenera Kretu. No właśnie, i poprzedni sezon, start poprzedniego sezonu w rosyjskiej Superlidze, około września, trener Kretu zostaje ogłoszony pierwszym szkoleniowcem Białogorie Białogorodu, czyli wrzesień, względnie krótko do startu ligi. No i praca trenera Kretu rozpoczęła się w taki sposób, że on na 13 spotkań ligowych przegrał tylko mecz z Zenitem Kazań, zajmował drugie miejsce właśnie za zespołem z Kazania, będąc gorszym bodajże o jeden set, i na początku grudnia przyszedł mecz o półfinał Pucharu Rosji, przegrany z Kemerowem. No i po tych 13 meczach i półfinale Pucharu Rosji trener Kretu podaje się do dymisji, ale znaczy oficjalnie to była dymisja, nieoficjalnie są takie głosy, że Szypulin poprosił Kretu o podanie się do dymisji, ale to już jakby nie mnie rozstrzygać, jak to rzeczywiście było, ale to, że tak szybko i po tak dobrych wynikach się trener Kretu pożegnał ze swoją posadą w Białogardzie, to było zaskakujące, ale też to, jak objął zespół we wrześniu i poprowadził drużynę do 12 zwycięstw na 13, na 14 spotkań razem z tym półfinałem Pucharu Rosji, no to jednak świadczy, że dosyć szybko potrafi się wkomponować nowe warunki. Salam alejkum. Że będzie miał Cześć, swojego. Witajcie. W końcu przybyłem z 15-minutowym opóźnieniem. Witam wszystkich. Właśnie miałem skończyć jedno zdanie i się przywitać, ale. Dobrze. Ale to będzie. Cześć, Piotr. Cześć, Filip. Co tam u ciebie słychać? Duże zmiany. Duże zmiany w RES-owi. Tak, duże zmiany w RES-owi, no. Rozmawiamy o trenerze Kretu i o tym, czy będzie potrafił się w miarę szybko wkomponować do zespołu Asseco RES-owi przed klubowymi mistrzostwami świata, bo dosyć niedługo już. Czy Michał już użył argumentu AZS Olsztyn, czy nie? Jeszcze nie zdążyłem. Okej, okay, to nie będę, to może nie będę, może nie będę ci zabierał i póki co po prostu posłucham waszej dyskusji, może w którymś momencie uda mi się włączyć sprytnie, więc okay, to jest... dawaj dalej. To jeszcze szybko spróbuję dokończyć swoją myśl odnośnie tego, że Kretu szybko się wkomponował w Białgorod, dosyć szybko stamtąd się
ulotnił, ale moim zdaniem nie do końca słusznie, bo jednak wyniki osiągał dobre. A o tyle start w Resowie będzie miał chyba prostszy z tego względu, że ma tutaj swojego człowieka. Mam na myśli Marcina Moździonka, który jest kapitanem tego zespołu. No i który też, jak można przeczytać na stronie z tego Resowi, trochę tego trenera polecał do Resowi, bo oni razem pracowali ze sobą, czyli Moździonek był siatkarzem, a trener Krotu był trenerem w Kubrom Lubin. Więc oni się akurat dobrze znają, więc pewnie to trochę trenerowi Kretu uprości swoją robotę. Do tego przychodzi ze swoim asystentem, a zna też przecież właśnie z Olsztyna Kamila Soładuchę. Więc tutaj też jakby w sztabie, już pomijam tego człowieka, który przychodzi z nim, Alar Rikberg, jeśli dobrze pamiętam, się Alar nazywa. Rikberg. I to jest sobie też ciekawa sytuacja, że on został ogłoszony asystentem trenera, a do tej pory nie jestem w 100% pewny, czy na wszystkich jakby, że tak powiem, płaszczyznach pracował jako statystyk trenera Kretu. Mi się wydaje, że pracował do tej pory jako statystyk i na przykład kojarzę po tym, jak odszedł Kretu z Białgorodu, w estońskich mediach pojawiła się informacja osobna, że razem z Kretu odchodzi właśnie statystyk Alar Rikberg. Więc być może to będzie jego pierwsza posada w takiej roli asystenta, bo jednak w Resowie jest Kamil Sołoducha i Sergiusz Ruszel. Ale nie jestem 100% pewny. Kontrolować tutaj naszych gości. Ja się tylko zgłaszam, bo chciałem dorzucić do tego, co mówi Filip. Zgadza się. Na pewno Alar Rikberg był nawet statystykiem za czasów pracy w Kuprum Lubin i też reprezentacji Estonii. Wtedy asystentem był Daniele Capriotti, który notabene miał pracować w Lubinie, jeśli chodzi o tego trenera przed wyborem Marcela Frąckowiaka, no ale tam się trochę pokopały sprawy, jeśli chodzi o kwestie prywatne i Daniel ostatecznie w Lubinie się nie pojawił i podejrzewam, że dlatego też ostatecznie nie pojawił się jako asystent przy trenerze Kretu, takie mam wrażenie. A Alar, no tak jak mówię, no też jestem zaskoczony, no bo tutaj głównie jako statystyka go znałem, no ale nie powinienem się wypowiadać, no bo trochę będę jako hipokryta, skoro Marek Solarewicz swego czasu też statystykiem był, a dzisiaj dowodzi Wolej Wrocław i jakoś sobie potrafi z tym dobrze poradzić. Tak, zresztą przykładów byłoby więcej, statystyk i tak dalej, i tak dalej. Ta droga idzie płynnie. Tak? No i też pamiętajmy, że Lucio Oro zostaje w Resowi z tego, co ja wiem, tam tylko Marcin Ogonowski odchodzi. Tak, to też jest ciekawy przypadek takiej ścieżki rozwoju dla Lucio Oro, że najpierw pracował wiele lat z Roberto Serniottim, a przyszedł do Resowi i ma okazję uczyć się, bo tak to chyba można nazwać, najpierw dalej od Serniottiego, potem od trenera Kowala, teraz będzie miał szansę od Georgia Kretu. Więc na pewno ciekawe perspektywy w rzeszowskim klubie spotkały Lucio Oro. No właśnie, no to tak, powiedziałeś o Białgorodzie. W ogóle swoją drogą to jest o tyle ciekawa sprawa z tym Kuzbasem, że jak później historia pokazała, to chyba Szipolin właśnie zareagował, no powiedzmy, dość nadaktywnie, tak bym to nazwał, tak? Bo okazało się później w trakcie sezonu, że tam Kuzbas to trochę był taki AZS Olsztyn z tamtego sezonu naszej ligi, czyli zespół, po którym gdzieś na początku nikt się nie spodziewał, że będzie takim faktycznym zagrożeniem i porażka z nimi mogła zostać, powiedzmy, uznana za jednak jakąś tam wtopę. A koniec końców okazało się, że to był naprawdę bardzo groźny zespół, który skończył w strefie medalowej, skończył nad Białgorodem i myślę, że później żałowali tego pozbycia się Kretu. Zresztą chyba tam dość głośno o tym mówiono w Rosji sporo, że to była naprawdę nietrafiona decyzja i zdecydowanie przedwczesna. I więc te jakby kulisy tego rozstania trenera Kretu z Białgorodem, one w sumie od samego początku budziły kontrowersje, a z czasem chyba nawet jeszcze większe. Myślę, że jeśli mówimy już o kulisach tego odejścia Kretu, to warto też wspomnieć o tym, że w Białgorodzie bardzo często zmieniają się pierwsi szkoleniowcy. Od 2015 roku tam był Hamucki, wcześniej był Borys Kołczyn, potem był Aleksander Korsariew, był Paweł Bogomołow. No i właśnie, zaraz jak ogłoszono Bogomołowa, to on uległ jakiemuś wypadkowi, chyba samochodowemu. Pamiętam, że na pierwszych spotkaniach widziałem go jeszcze chodzącego o kulach i być może z tego względu właśnie tej roli pierwszego szkoleniowca nie chciał się podjąć, więc wzięto Kretu trochę awaryjnie. No a jak Bogomołow trochę się zdążył podleczyć, no to jednak wrócił na swoją posadę i było to wytłumaczone tym, że trener Kretu podał się do dymisji. Być może ta porażka z Kemerowem to był tylko pretekst dla Szypulina. No ale różne takie niejasności wokół tego zwolnienia, czy też podania się do dymisji narosły, ale ogólnie z tymi trenerami w Białogardzie to jest dziwna sytuacja, więc
to ciężko w ogóle to jakoś sensownie czasami wytłumaczyć. No ale tak, bo trochę od końca idziemy, może zacznijmy od początku w ogóle, skąd trener Kretu się w Polsce wziął, bo jednak Michał, myślę, że będziesz miał trochę do powiedzenia i ty Piotrek odnośnie jego pracy w Indekpolu AZS-ie Olsztyn. No właśnie, chciałem tylko sprawdzić, czy Piotrek oddycha, jak tam. Niewystarczająco głośno, żeby mnie kamera nie złapała, więc właśnie dlatego staram się po cichu, nie chcę się Filipowi wcinać, więc tak żyję. I muszę przyznać, że trochę w tej dyskusji o Kretu, nie wiem, czy już o tym wspominaliście, właśnie zabrakło mi tego, że on przychodził do Olsztyna jako strażak. Czyli on nie przychodził do Olsztyna w sytuacji, w której można było powiedzieć, że ta sytuacja jest względnie opanowana, czy też drużyna gra może nieco poniżej swojego potencjału, ale jednak ta gra wygląda przyzwoicie. No on akurat przychodził w takim momencie, w którym, jeżeli ja dobrze pamiętam, Olsztyn okupywał dno tabeli. No a tutaj Resovia też to dno tabeli, co by nie mówić, po czterech kolejkach okupuje. Znaczy wtedy była bardziej zaawansowana faza sezonu. Tutaj poprawnie Michale, ale chyba tak właśnie było. Wydaje mi się, że okolice to były 7., 8. kolejki, a wtedy to była Liga 10-zespołowa, więc to już było blisko połowy fazy zasadniczej. Tak, dokładnie. No ale mimo wszystko to on wtedy przychodził jako zdecydowanie jako strażak. On nie był postacią, która... inaczej, w AZS-ie Olsztyn na pewno był wtedy pożar. Paliło się w tyłku dość mocno, a to był jeszcze ostatni sezon, w którym ostatnia drużyna spadała, prawda? Jeżeli dobrze pamiętam. I właśnie z takim założeniem, że on miał po prostu utrzymać ligę dla AZS-u Olsztyn i zrobił to bardzo dobrze i wydaje mi się też, że naprawdę w fajnym stylu. Ta drużyna zaczęła grać w końcu na miarę potencjału ludzkiego, który miała. No jak to tam wtedy? Marcel Gromadowski, tak? Samuel Tuja, Kurt Tobal, swoją drogą, to też taki może małe połączenie pomiędzy tutaj właśnie i Maćkiem i sportem dolnośląskim, więc czyli obecnie właśnie w Kuprum Lubin Kurt Tobal. No i właśnie w tamtej, kto tam jeszcze był? Cedic, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to tylko do czasu, on gdzieś wyleciał tak, w trakcie sezonu. Tak, tylko do czasu, no i ja nie wiem, czy ta układanka personalna była jakaś wybitnie, wybitnie dobra, no ale na pewno na miarę utrzymania, które Georgię Kretu udało się osiągnąć. Tylko jedna rzecz mnie ciekawi, tam był też ten sezon, gdzie był Marcelo Hargreaves, ten środkowy? Czy to nie, to rok później było. Właśnie Czedyś zastąpił Marcelo Hargravesa, no tam były różne historie z rzekomymi problemami zdrowotnymi, które chyba nie do końca się potwierdziły, bo Marcelo później rozegrał cały sezon w lidze brazylijskiej raczej bez problemów. No, już nie będę wyciągał gdzieś tam dawnych czasów. No tak, no pojawił się trener Kretu w Olsztynie w momencie, gdy naprawdę zaczęło się mówić, bo Olsztyn wtedy był budowany z myślą, żeby wejść do szóstki. Wtedy to był taki sezon, który miał wyjątkową dość budowę, jeśli chodzi o fazę zasadniczą, bo mieliśmy najpierw 18 kolejek, a później mieliśmy jeszcze podział tabeli na dwie jakby grupy. Na grupę 1-6, gdzie jeszcze każdy grał ze sobą jeszcze dwa razy u siebie na wyjeździe i tak samo na grupę 7-10. I dopiero później jeszcze z tej grupy 1-6 tworzyliśmy półfinały, a z kolei te zespoły z dołu walczyły o utrzymanie. No i pojawił się problem, bo klub, który jednak był budowany z myślą o walce o tą szóstkę, bo jednak nazwiska takie jak Gromadowski i Tuja to wtedy były nazwiska, po których spodziewano się naprawdę gry dobrej. Swoją drogą, co pokazuje, że jednak ten poziom plus ligi troszkę poszedł w górę od tamtych czasów chyba, ale nawiasem, zwłaszcza tego dołu powiedzmy. No ale to taka dygresja i się okazało, że ten zespół gra gdzieś na końcu i co najgorsze, ta gra Olsztynowi, zwłaszcza na skrzydłach, się kompletnie nie kleiła. No i co zrobiono? Mariusz Sordy po naprawdę dwóch udanych sezonach pracy w Olsztynie, dwóch i fragmenciku w zasadzie, bo on przejął drużynę od Ireneusza Mazura w trakcie jeszcze za czasów Mleka. No niestety, no, musiał się pożegnać. Jestem przekonany, że gdyby to było sezon później, gdy liga była już zamknięta, to Mariusz Sordy jeszcze kilka ładnych lat pewnie w Olsztynie by popracował, ale wtedy trzeba było ratować plus ligę w Olsztynie. I Mariusz Szyszko podjął, myślę, że bardzo trudną decyzję, bo przecież nie wiem, czy dalej są w sumie po tym, do czego doszło, ale wcześniej Mariusz Szyszko i Mariusz Sordel to byli przyjaciele znający się od kilkunastu ładnych lat jeszcze właśnie z wspólnej gry, jak nie kilkudziesięciu. No i Mariusza Sordyla zwolnił i kogoś musiał znaleźć na jego miejsce.
Pieniędzy nie było zbyt wiele, więc no, nie można było przebierać w kandydatach gdzieś tam z topu. No i Tak, znalazł jak to, życzenie tak, jak to, konkretne. tak, właśnie jak to z połówkami sezonu, bo to właśnie jak mówiłeś, było już blisko połowy sezonu, też trudno było kandydatów, którzy może ty, nawet tym nazwiskiem, nawet gdyby te pieniądze były, to trudno mówić o tym, że byliby po prostu kandydaci do tego, żeby tę drużynę objąć. I trochę z kapelusza wziął Gheorghe Kretu. On chyba wtedy z doświadczeniem w drugiej lidze włoskiej, jeżeli dobrze pamiętam, czyli to Znaczy, doświadczenie było relatywnie niewielkie. On przychodził do nie, 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 Polski jako to ja tu trener przerwę. sam. Przerwę się nie zgodzę. On doświadczenie miał całkiem dobre, bo on wcześniej prowadził AON Chodwolej z Wiedem i to był wtedy klub, który był spokojnie na poziomie najlepszych polskich klubów w tamtych czasach. To był klub, w Tak, którym zresztą Maciek Dobrowolski kilka lat grał. dokładnie. Natomiast tak, tuż przed samym przyjęciem Olsztyna on faktycznie chyba przez 2 czy 3 lata pracował w drugiej lidze włoskiej. Filip, wszystko dobrze? Co? Statyw mi się przesuwa. Ale spoko, spoko. Okay. Możecie sobie tam mówić. Dobrze, kontynuując. Więc tak, tutaj się zgodzę, że wracając, że on tuż przed Olsztynem pracował w drugiej lidze włoskiej i tam też trochę ze zmiennym szczęściem, natomiast przychodził na pewno właśnie z opinią takiego trenera, który dobrze pracuje z zawodnikami, który jest chwalony jakby za sam warsztat, choć nie zawsze szły za tym wyniki, no bo nie zawsze po prostu jest na te wyniki potencjał, nie zawsze też wszystko się zgra, no musimy pamiętać, na wynik zespołu składa się niesamowicie dużo zmiennych, tak dużo, że aż trudno pewnie je wymienić wszystkie i no i to nie zawsze jest tak, że dobry trener to ten, który ma wyniki. No ale przerwałem ci, Piotrze, więc kończ myśl. Tak, i wtedy, gdy ta decyzja była właśnie w trakcie sezonu, to ta decyzja raczej nie spotkała się ze specjalnym entuzjazmem. Raczej właśnie postać Gheorghe Kretu była anonimowa i zastanawialiśmy się w Olsztynie, cóż to za magika sprowadził nam wtedy ówczesny prezes właśnie Mariusz Szyszko. No i okazało się, że całkiem nieźle Gheorghe Kretu poczarował w tym sezonie, tak? No bo on w zasadzie bez baraży, bez tych ostatnich zmagań utrzymał, znaczy, bo tam było tak, że te 7-10 walczyło z 8-9, no i w tym siódme miejsce zajął wtedy Fart Kielce, a w tym Farcie Kielce też kilka nazwisk było i trzeba było naprawdę mocno się naszarpać, żeby tę Ligę Olsztynowi utrzymać. Ja pamiętam wtedy, że chyba właśnie po tym sezonie Gheorghe Kretu bardzo dobrą laurkę właśnie warsztatowi Gheorghe Kretu wystawiali w zasadzie wszyscy zawodnicy AZS-u Olsztyn. Że to był trener, który naprawdę wiedział, jak prowadzić treningi, wiedział, jak doprowadzić drużynę do, no, do takiej formy, żeby faktycznie grała przynajmniej mniej więcej na miarę swojego potencjału. Maciek? Nie, ja tylko chciałem dopowiedzieć o zawodników, no bo połączyły się później te dwie historie, jeśli chodzi o Olsztyn, jeśli chodzi o Lubin, no bo chociażby Marcel Gromadowski pojawił się w tym pierwszym sezonie, kiedy Lubin już miał plus ligę i wtedy faktycznie on miał robić za pierwszego atakującego, jak pokazała historia, ostatecznie to miejsce wywalczył sobie na dobre i może i na złe Szymon Romać i tam ta rywalizacja była dosyć, dosyć ciekawa, no ale tak a propos tych olsztyńskich czasów, to oczywiście jak najbardziej zgadzam się z tym, co mówicie. Ja tylko tak z przymrużeniem oka powiem, że pamiętam, jak przyjechałem do Lubina jeszcze w czasie okresu przygotowawczego, tam jeszcze ekipa z Pawłem Kazielińskim, to też taki wątek łączący trochę kwestię związaną z Olsztynem i później tutaj już na końcu z Dolnym Śląskiem. I się śmialiśmy, że te zdjęcia, które gdzieś tam obiegały, jeszcze informacje prasowe i trenera Kretu, który pojawił się w Lubinie, to były takie właśnie z tego okresu olsztyńskiego, tam jeszcze taka twarz trochę taka smukła, bym powiedział, taka dosyć blada, bo to zdjęcie było takie, a nie inne, a tutaj przyjeżdża facet ładnie opalony, jeszcze troszeczkę położony i tak patrzyliśmy, że coś w tym Olsztynie chyba nie karmili, tak? Przyjechał tutaj do Lubina, ale to tak mówię, tak z przymrożeniem. No tak, faktycznie... tak się wetnę, Fizys bardziej z Transylwanii niż z jakichś nadmorskich terenów w Rumunii. Iglo Arena, tak jak to mówią, ale no summa summarum to tak jak mówię, kończyło się na tym, że faktycznie
No, do czego pewnie przejdziemy, potwierdzam to, co mówisz, Piotra, po tej pracy trenera Kretu, bo wielokrotnie, jak gdzieś tam z wami rozmawiałem i z włączonym, i z wyłączonym dyktafonem, to mówili ci siatkarze, którzy odchodzili z Kuprum, czy do Kuprum przychodzili, że właśnie te trzy sezony to zawsze było to, że warsztat trenera jest jednym z najmocniejszych argumentów, tak? No i o tym też właśnie mówił Marcel Gromadowski, kiedy pojawił się właśnie wtedy w stawiającym pierwsze kroki zespole, no a będącym właściwie o włos od wejścia do czwórki, bo wtedy ten sezon, kiedy oni debiutowali, no to ostatecznie to piąte miejsce po fazie zasadniczej, pewnie pamiętacie, że tam dosłownie o milimetry było, żeby Jastrzębski Węgiel niespodziewanie wyleciał w tej fazie play-off, która jeszcze wtedy była troszeczkę inna w porównaniu do tych dwóch kolejnych sezonów i próby Kuprum wejścia do tej czołowej czwórki. No i tam naprawdę niewiele brakowało, no ale tam jakby było granie właśnie Szymon Romać, na środku jeszcze Łukasz Kadziewicz, myślący chyba o tym, co się będzie działo w czasach dziennikarskich, ekspertów i tak dalej. On z tego zespołu wyciągnął naprawdę bardzo dużo. Wiesz co, chciałem ci tylko na moment przerwać, bo a propos grania właśnie z Szymonem Romaciem, to nie wiem, czy to przypadkiem Ireneusz Mazur tego nie zapoczątkował, ale słynne przy okazji Lubina było mówienie, że tam gra Łomać, czyli właśnie ta para Grzegorz Łomacz, Szymon Romacz. To się właśnie wzięło, że tam Łomać jest. To chyba trener Mazur musiał wymyślić. Tam zresztą była taka grupa, można się obrażać bądź nie, ale trochę spadochroniarzy, tak, no bo tutaj Łomacz, tutaj też Paweł Rusek z różnymi problemami gdzieś pojawił się, no taka ekipa, która wydawałoby się, że raczej nic wielkiego może z tego nie być, a tu się nagle okazuje, że rzeczywiście trafią i było fajnie. Ktoś ci spokoju uciekł przed chwilą, nie wiem, czy widziałeś. Jego gadania. No dobrze, pośmialiśmy się, to wróćmy. Co chciałem rzec jeszcze, już tak jakby kończąc trochę wątek olsztyński, no ale właśnie, o tym chciałem porozmawiać, o czym wspomnieliśmy na samym początku, tak, czyli czy trener Kretu jest w stanie tak szybko jakby wprowadzić gdzieś swoje porządki, bo w Olsztynie to nie wyglądało za dobrze, jeśli chodzi o samo tempo. On koniec końców zrobił swoje, utrzymał tę plusligę w Olsztynie, ale do samego końca tej już jakby tej fazy 7-10, bo już nawet nie mówię o fazie zasadniczej, gra Olsztyna naprawdę nie wyglądała dobrze. Olsztyn przystępował z 10 miejsca do tej fazy, do tych meczów z Fartem Kielce. Tam była w ogóle taka ciekawa sytuacja z tego, co pamiętam, że niespecjalnie Olsztynowi zależało, żeby wyrwać się z tego 10 miejsca, gdy okazało się, że Kielce zajmą miejsce 7, a Jastrzębski Węgiel zajmie miejsce 8, Jastrzębski Węgiel, który wtedy w tym samym sezonie grał w Final Four Ligi Mistrzów. Taki to był wtedy paradoks. No i wpadli Olsztynianie na Kielczan i raczej w Olsztynie, tak jak mówię, nastroje były żałobne i spodziewano się tego, że tutaj czekają mecze już naprawdę o wszystko. Najpierw z Pamapolem Wielton w Wieluniu, chyba tak wtedy się drużyna z Wielunia nazywała, a później jeszcze baraże. Okazało się, że było inaczej. No, ale to naprawdę był takim trochę rzutem na taśmę i te mecze z Kielcami też miały niesamowitą wtedy dramaturgię. Wtedy Olsztyn chyba przegrał pierwszy mecz, kolejne albo tiebreaki, albo wyniki tam po 30 kilka punktów w secie w decydujących momentach. No, niesamowite rzeczy się działy, ale pamiętam, że taki troszkę pozostał niesmak po tym sezonie, bo trener Kretu zrobił swoje, wszyscy niby go chwalili, ale jak się tak spojrzy na całość jego pracy, no to powtórzę, wydawało się, że z tą kadrą można było ugrać trochę więcej niż rozpaczliwe utrzymanie. Trener Kretu tego nie zrobił i tu się odniosę troszkę do ciebie, Maćku, bo też takie mam wrażenie, że te jego drużyny w Lubinie w tych dwóch sezonach, najpierw tak jak mówisz o Szymonie Romaciu, a później wspomniałbym też tę drużynę, w której na początku zaczynali, chyba dalej tam był... Już nie pamiętam, jak to było dokładnie. Chyba Szymon Romać został i był na przyjęciu Mateusz Wojtek. Mateusz, tak. Aha, myślałem, że chodzi o atakującego drugiego. Tak, i tak, drugi Mateusz Malinowski był drugim, Malinowski, tak? No najlepszy. Tak, i Wojtek Włodarczyk tam był potem. Najlepszy ten moment, tak nawet trochę sobie odkurzyłem, jak już wiedziałem, że się dzisiaj
skamy, to odkurzyłem jakiś ten moment, w którym naprawdę najbliżej było tego, żeby rzeczywiście zrobić ten krok do przodu. No bo właśnie chyba największym problemem tej drużyny lubińskiej było to, że w pewnym momencie tego kroku do przodu nie zrobiono na tyle, żeby zawalczyć o medale. Oczywiście nikt o tym nie mówił, no bo to też, powiedzmy, ten pierwszy sezon to był taki rozpoznawczy, no i to piąte miejsce. Później się trafił ten drugi sezon, w którym było znowu piąte miejsce po fazie zasadniczej, no i wtedy pamiętam taki moment, w którym trochę zawiodłem się, przyznam szczerze, na tym, co zrobiła drużyna, no bo ostatecznie w tym rozrachunku zabrakło 4 punktów do 4 miejsca, no wtedy ten system playoff, pamiętacie, był trochę inny i też ta czwórka po prostu gdzieś cięła się między sobą już o medale, a piąty zespół no po prostu mógł się usiąść i rozpłakać, bo rzeczywiście no, tych 4 oczek zabrakło i wyobraźcie sobie, że zabrakło ich dlatego, nie dlatego, że oni przegrali powiedzmy ze Skrą czy z Recowią, chociaż to akurat nie jest dobry przykład, bo trener Kretu, i tutaj uśmiecham się do Filipa, to miał patent na Resowie i to taki, że jak przyjeżdżała do Lubina, to tam dostawali bęcki, to czy Kurek grał, czy nie. 0-3 najczęściej się kończyło, no ale summa summarum chodzi mi bardziej o to, że oni przegrali, pamiętam, był taki miesiąc feralny mocno, to był luty i przegrali z Efektorem, przegrali z Bielskiem i przegrali z Będzinem i z Będzinem i z Bielskiem przegrali za 3 punkty u siebie, a z Efektorem dostali, a tam Sławek Jungiewicz zrobił mecz życia, 36 punktów. I skończyło się na tym, że jak tak sobie przeliczymy, to tych punktów im zabrakło do tego, żeby być w tej czwórce, tak? No wiadomo, teraz każdy jest mądry i możemy sobie tak tutaj deliberować. No ale ta ekipa też z Marcinem Możdżonkiem właśnie, z którym teraz jest okazja, żeby współpracował. No naprawdę, no Kapelę mieli taką, że mogli do tej czwórki być. No ale tak jak mówię, to jest jeden z takich elementów, że mam wrażenie, że trener Kretu, nie mówię, że nie zawsze może jest w stanie zmotywować na tą, na walkę z tym dołem, no bo ciężko o tym też teraz mówić ze względu chociażby na to, że mamy jednak do czynienia z drużyną, która ale no wiecie, dlatego jednak będzie walczyć w końcu o najwyższe cele, co do tego jestem przekonany. No i sytuacja jest tego typu, że no właśnie oni, jeżeli będą się skupiać na tej walce z tymi drużynami też, które są słabsze na papierze, no to wtedy sytuacja będzie inna, tak? A w Lubinie trochę tego brakowało, chociaż wiecie, no trochę inaczej się na to patrzy jednak Lubina, Rzeszów, no z całym szacunkiem Kuprum, dobra, miało ekipę, ale no jednak Resowia tutaj zawsze będą wymagania, czy ma się ekipę, czy tej ekipy się nie ma. No właśnie, a jak myślicie, bo tak czy... Powiem wam, jak ja pamiętam Kuprum, Lubin, Gheorghe Kretu. Ja pamiętam drużynę właśnie wtedy Lubina jako drużynę, gdzie przynajmniej patrząc statystycznie, ta skuteczność w ofensywie to się gdzieś tam koło 40% w wielu meczach pokazywała, czyli to były raczej drużyny, które nie ryzykowały bardzo mocno w ofensywie, natomiast świetnie były ułożone właśnie, w ofensywie, przepraszam, nie ryzykowały bardzo dużo, natomiast były świetnie ułożone w relacji blok-obrona i właśnie tym blokiem i obroną po prostu wygrywały mecze nawet z tymi najlepszymi, właśnie jak wspominałeś, Maćku, o Resowi. I biorąc pod uwagę to, że ogólnie organizacja gry Rzeszowa wygląda katastrofalnie, jak do tej pory, to wydaje mi się, że Gheorghe Kretu akurat to powinien, myślę, dość szybko, dość sprawnie ogarnąć, czyli takie sytuacje jak to, kto ma przejąć piłkę na kontrze, kto ma wystawić głupie błędy w obronie, czy nawet samo to, jak nie wiem, no z całym szacunkiem, ale jak ja oglądałem mecz ze Stocznią Szczecin i widziałem Luka Periego, który 3 razy przerzucił piłkę na drugą stronę, gdzieś tam z 5-6 metra, dyszlem próbując ją dociągnąć do siatki, no to ją w zasadzie przybijał na drugą stronę albo w zasadzie poza boisko, no to myślę, że takich błędów Gheorghe Kretu po prostu wybaczać nie będzie. I myślę, że bardzo szybko się skupi właśnie na wyeliminowaniu tych błędów największych, no a to myślę, że już pozwoli Resowi na odbudowanie swojej gry. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Znaczy ja myślę, że każdy z nas się zgodzi, że indywidualności Resowia ma na walkę o bardzo wysokie cele. Na pewno nie o utrzymanie, jak to teraz wskazuje tabela. Więc właśnie no kwestia chyba jednak zrobienia z tych indywidualności zespołu. No i tak jak ty, Piotrek, mówiłeś o tym, że potrafił to Kuprum dobrze poukładać, że oni fajnie wyglądali jako zespół, no to prawdopodobnie
może mu się to udać również z Dresowią. Wspomniałeś o Perym, który przerzucał piłki w stoczni, nie w stoczni, tylko w Szczecinie na drugą stronę. Niestety nie podam źródła, bo już po prostu nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to sam chyba trener Kowal mówił, że w jego systemie gry wymaga tego, żeby takie piłki właśnie z dala od siatki starać się jednak dogrywać dokładnie, możliwie blisko siatki, nawet kosztem popełnienia błędu. Z tego względu, że jeśli nie dogramy piłki blisko siatki, no to prawdopodobnie skończy się to również freeballem, czyli tak jak Perry odbił piłkę na drugą stronę, no to wyszło na to samo, jeśli by próbował tej piłki do siatki nie dogrywać. A jeśli jednak by mu ta wystawa wyszła dobrze, no to jest szansa wyprowadzić skuteczny atak. Ja nie twierdzę, że to jest z założenia złe, ale wydaje mi się, że to jest właśnie jakby jeden z elementów systemu stosowanego przez trenera Kowala. Nie wiem, czy odosobniony, czy nie. Nie chcę oceniać, czy dobry, czy nie, ale wydaje mi się, że to właśnie stąd się wzięło. A też jeśli na przykład wziąć pod uwagę, że być może Rosowia jeszcze dobrze nie wygląda fizycznie, no to stąd też być może i technika odbicia zawodzi trochę, trochę czucie piłki zawodzi, no i te piłki lądowały po drugiej stronie siatki. Więc tym dla może mnie, by trzeba było to po prostu wytłumaczyć. Mówię, dla mnie to był akurat taki sztandarowy przykład tego, jakie błędy ta Resowia popełniała, ale mówię, to jest po prostu moje zdanie. Może nie zatrzymujmy się na tym. Jeszcze jedno przyszło do głowy, ale nie wiem, czy mogę tak, Michał, tylko to tak już do przemyślenia wam rzucam ewentualnie, chyba że jest jakiś wątek, który chciałeś poruszyć, nie wiem, czy mogę. Nie, mów. Bo chciałem was zapytać o to, czy też macie takie wrażenie, no wiadomo, to też było związane w Lubinie przynajmniej z tym, że jednak ten skład trochę inaczej się prezentował niż obecny skład Resowi, ale trenerowi Kretu często zarzucano to, że on no, ma taki, jak to się mówi, włoski styl, jeśli chodzi o prowadzenie zespołu, że sobie wymyśli tą szóstkę, no to później się jej trzyma i chociażby ktoś miał skręconą kostkę, no to doszyjemy i jedziemy dalej, tak, i rezerwiści to raczej mogli chodzić na godzinę przed meczem nie na rozruch, a na kawę. Oczywiście tutaj tak żartem pół serio i tak zastanawiam się, jak w takiej rzeczywistości trochę innej, no bo jednak tutaj ten wachlarz możliwości jest większy, jak on się odnajdzie. I od razu pytanie, jak to wyglądało w Olsztynie, bo przyznam szczerze, że aż tak dobrze nie pamiętam, czy faktycznie tam to też tak wyglądało, czy on może tego nabrał z czasem, bo powiem wam szczerze, że to nawet gdzieś tam w rozmowach kuluarowych wśród zawodników i nie mówię tylko o tych jakby rezerwowych, no bo oni często narzekają z wiadomych względów, bo chcieliby grać, no ale no po prostu no to było gdzieś widoczne, że no jak się trener uparł, no to nie ma zmiłuj. No właśnie, to jest o tyle zabawne, że poruszyłeś ten temat, bo właśnie chciałem poruszać temat, który został na czacie tutaj wywołany. Pytanie byłeś dokładnie... Byłeś w drugim pokoju? Pytanie... Czy twoja, Maciek, czy tak, na drugim koncie twoja ksywa to Jack Crosby? Tak, a na trzeci dałem się przekonać, bo jeszcze nową rzecz. No więc właśnie, to może zanim przejdę jeszcze do Olsztyna, to tak skontruję niejako, bo trochę dziwią mnie te zarzuty w kontekście Kuprum Lubin, bo tak, w pierwszym sezonie zaczynał w szóstce Marcel Gromadowski i kończył Szymon Romać. W drugim sezonie zaczynali w szóstce Romać i Malinowski, tam była rotacja między nimi i Włodarczyk, a kończył Kaczmarek na ataku i Techt na przyjęciu, więc czy naprawdę tak zupełnie uparty co do jednej szóstki był trener Kretu? No właśnie, mów. Bardziej chodzi mi o to, że odczucie jakby w trakcie meczu, wiesz, bardziej to mam pod... To o tym myślałem, no bo tutaj no faktycznie jeszcze można by podać Kaczmarka, no i tych przykładów byłoby sporo. To jakby tego nie neguję, ale w trakcie meczu to często było widoczne, że no chociażby wynik już był taki, że no nie wiem, było 7 punktów w drugą stronę, no to on cały czas się trzymał jednego składu, tak? Mówię, może to jest jakby wrażenie moje i niektórych osób, których pamiętam, że no też słyszałem taki zarzut, ale zastanawiam się właśnie, czy w takiej, nie chcę powiedzieć plejadzie gwiazd, no ale no w układzie jakby planet, gdzie trochę więcej jest chętnych do grania, czy jak to będzie wyglądać? Tak? No to mówię, mów Piotr. Mówię, że bardzo wysoko Georgowi Kretu. Dzianiemu będzie łatwiej, że Dzianiemu Kretu bardzo wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o liczbę zmian w trakcie meczu, postawił Andrzej Kowal, więc ciężko mu będzie się do tego doszlusować, bo Andrzej Kowal, no on już w tym sezonie były już mecze, w których wszyscy zawodnicy z czternastki pojawiali się na boisku.
I to często już na początku drugiego seta. No dobrze, to wrócę do tego, co się działo w Olsztynie. Powiem szczerze, co tam się działo w fazie zasadniczej, to już tak dokładnie nie pamiętam, ale bardzo dobrze pamiętam te mecze barażowe z Fartem Kielce, czy te mecze play-out, no jak zwał, tak zwał. I tam tych zmian było dużo, bo tam było tak, że jeden mecz zaczęli w wyjściowej szóstce Tobal z Gromadowskim, wchodzili z ławki Jakobsen z Winnikiem, czyli rezerwowy rozgrywający i rezerwowy atakujący, dla tych, którzy może już tych zawodników nie pamiętają. Wojtek Winnik zresztą nadal czynny zawodnik w Ślepsku Suwałki. Jednocześnie, jednocześnie prezes i atakujący, tak? Tak, Axel Jakobsen też jeszcze gra. W Argentynie chyba, jeśli się nie mylę. Albo w Izraelu. Tak, Axel Jakobsen w ogóle ciekawa postać, bo to reprezentant Danii, ale urodzony w Argentynie, mimo że nazwisko jakby wskazuje na typowo duńskie tutaj korzenie. No i korzenie faktycznie duńskie są, ale on się w Argentynie wychowywał. No ale wracając, jeden mecz zaczynał Gromadowski z Tobalem, granie Żarła, wchodził Winnik, wchodził Jakobsen, oni wygrywali mecz. To w kolejnym meczu Kretu wychodził z Jakobsenem i z Winnikiem, wchodził Gromadowski, wygrywał mecz. No tak to wyglądało. Do tego z ławki wchodził też Tomek Tomczyk na przyjęciu. Najczęściej Samuela Tuje, z tego co pamiętam, zmieniał. Tam raczej Siedzieniewski miał dość pewne miejsce, aczkolwiek mogę się mylić, ale na pewno pamiętam co najmniej jeden mecz, w którym to akurat Tuja schodził. Na środku zmian Kretu nie robił, bo ich nie miał, bo Olsztyn grał praktycznie od kontuzji Czedicia tylko z dwoma środkowymi, z Dawidem Gują, z Piotrkiem Hajnem. No i w zasadzie z tych rezerwowych, wtedy jeszcze mieliśmy raczej czasy dwunastek meczowych, przynajmniej w tych biedniejszych klubach, no to tylko Wojtek Ferenc nie dostał swoich szans. I więc akurat w Olsztynie, przynajmniej jeśli chodzi o te baraże, to na tyle, ile miał jakiejś tam szerokości składu. Jeszcze Wojtek Włodarczyk wtedy był, ale to był w ogóle okres, w którym Wojtek Włodarczyk właśnie był przestawiany z rozegrania, bo on jako rozgrywający zaczynał w Olsztynie sezon rezerwowy, dopóki Jakobsen się nie pojawił. I on właśnie przez Jeniego Kretu był przestawiany w tym momencie na przyjęcie. I on też faktycznie nie grał, ale, no ale to taki był okres, że to, tam raczej się skupiał chyba wyłącznie na pracy na treningu z nim Jeni Kretu, a nie rozważał go poważnie jako kandydata do gry w meczach. Skończyłem. Ja tak mówiłeś o tym składzie, to powiem szczerze, że mógłbym tak rozrysować ten skład lubiński za Janiego i pod Janim, tak? No bo też Dawid Gunia, Piotrek Hajny, można by tak wymieniać i wymieniać, no ale wiadomo, ta właściwie to cała plusliga, można by tak sobie dopowiadać różne historie do tych nazwisk. Poruszyliśmy temat tego, czy trener Kretu rotuje składem, zastanawiam się, czy coś można powiedzieć na temat w ogóle tego, jaką on jest osobą. Dzisiaj podczas konferencji, która miała go przedstawić, powiedział, że on będzie też dla zawodników trochę jak brat, trochę jak ojciec, czyli można powiedzieć taki bardzo dla siatkarzy przystępny, raczej nie ktoś z rodzaju tyranów, a też wydaje się, że ten rekret ma dosyć jasno określone jakieś takie swoje zasady, czy też regulamin, którego stara się przestrzegać. Pamiętam taką rozmowę na Twitterze, włączyli się Adrian Brzozowski z Jakubem Malkę odnośnie tego, że do tego, żeby trener Kretu objął Zaksę Kędzierzyn-Koźle przed sezonem tym, gdy przyszedł Gardini, to stanęło na przeszkodzie to, że nie zgodzono się tam na sprowadzenie sztabu, który chciał Kretu. No i skoro nie pozwolono Kretu na zebranie swojego sztabu, to on się Kędzierzyny nie pojawił, a tak jak pisali właśnie przedtem wspomniani Adrian Brzozowski i Jakub Malkę, był kandydatem numer jeden. Mówię, jeszcze doprecyzuję, żeby nie być to zrozumianym. Chodzi mi o ten moment, gdy odszedł De Giorgi, a wzięto Andrea Gardiniego. Teraz jak przychodzi do Resowi, no to też z tym swoim asystentem, z Alarem Rickbergiem. No i w Biłgorodzie oni też razem pracowali, więc widać, że starają się chyba trzymać razem i być może trener Kretu, jeśli tak można sądzić na tej podstawie, ma swój taki jakby jasny z tego szlaku nie zbaczać, więc raczej to też nie jest tak, że on na wszystko będzie się godził i po prostu Resowia mogła mu stawiać jakieś wszelkiego warunki. Coś jeszcze wam przychodzi do głowy odnośnie jakiejś takiej psychoanalizy, tak to nazwę? Znaczy faktem jest, że on do Olsztyna też przyszedł ze swoim sztabem, bo tam i Daniel Capriotti, i Mirko Fasyni, dobrze cię pewnie znani, Maćku, też z pracy później właśnie w Lubinie, oni też w trakcie sezonu do Olsztyna trafiali. I tam chyba w zasadzie ze sztabu to właśnie tylko
tylko Kamil Sołoducha się ostał ze sztabu Mariusza Sordyla, jeśli dobrze kojarzę. Znaczy, a propos tego, co mówiłeś, Filip, odnośnie tego, że on ma jakieś tam swoje zasady, rzecz jasna, no i tam sprowadza swoich ludzi, to dwie krótkie rzeczy. Pierwsza taka trochę anegdotyczna, bo pamiętam sytuację, kiedy on pojawił się w klubie, no i na początku ten dress code był taki trochę jeszcze, chciałoby się powiedzieć, lekko luźniejszy, jeśli chodzi o kwestię ubioru sztabu szkoleniowego. I padło hasło, pamiętam wtedy jeszcze pracującej ku promowi Ani Gumowi, która stwierdziła, że no może jednak spróbowalibyśmy jakieś tam wersje marynarkowe, garniturowe trochę bardziej. Jakiś sponsor też ten techniczny się pojawił, żeby była faktycznie taka możliwość. No i zgodzili się niemal wszyscy, no ale trener Kretu no, doszedł do wniosku, że jednak woli bardziej swoją wersję dresową, która go trochę mniej ogranicza. A jak ostatecznie stanęło na tym, że no dobra, że może to przejść na jeden mecz, to jeszcze zarządził sobie, że postawi sobie kołnierzyk i że też jakby nie będzie odpuszczał. No i wiecie, no i to takie było wykluczenie trochę kopii w końcu suma summarum stanęło na tym, że zgodził się i nawet ten garnitur mu się spodobał, ale to jest taki, wiecie, pół żartem, pół serio, ale faktycznie on jest trochę takim człowiekiem, który rzeczywiście musi czuć wsparcie, jeśli chodzi o swoich ludzi. Zresztą pamiętam taką rozmowę już zaraz po meczu, bodajże chyba z Polską, jak dobrze kojarzę. To był chyba ostatni już mecz Estończyków albo przedostatni na Mistrzostwach Europy, które tak świetnie wspominamy z zeszłego roku. Pamiętam, że wyszedł do mnie Mirko Fassini, o którym wspominałeś, Michał, i zaczęliśmy rozmawiać już tak, jak to mówią, takie podautokarowe rozmowy. Się, jak dalej wasza sytuacja, no bo wtedy już w Lubinie wiadomo było, że pojawi się Patrick Diflo, że to trochę się tam jakby pozmienia, że już też nie będzie w tej współpracy. I on powiedział taką fajną rzecz i to jest też do ewentualnej weryfikacji, jak to będzie wyglądało obecnie, jeśli chodzi o ewentualne obowiązki trenera Kretu, bo tam w Estonii miała być otworzona, bądź już była otwarta od kilku miesięcy, taka szkoła na podobieństwo trochę naszej Spały. I właśnie Gianni dostał jakby możliwość do tego, żeby rzeczywiście nad tym mieć pieczę, żeby być takim trenerem, koordynatorem i żeby tak punkt po punkcie, wiecie, układać to odpowiednio szkoleniowo według swojej filozofii, no bo przekonali się do niego i ze względu na ten dobry występ jeszcze wtedy w lidze europejskiej i chyba nawet to były finały w Wałbrzychu, jak dobrze kojarzę. No i rzeczywiście miało to takie fajne założenie i on ma taki bardzo otwarty umysł, także to też nie jest tak, że jakby ma swoje zasady, ale tylko się ich trzyma, bo rzeczywiście tych pomysłów ma mnóstwo i mam przekonanie, że no rzeczywiście no, Rzeszów dużo na tym zyska, bo mówię, bo to jest gość, o który nie tylko się na siatkówkę zamyka, tak, on był w stanie, nie wiem, przed meczem podejść do nas, do mnie i do Daniela Pastuszki, z którym prowadziłem spotkania, Daniel zresztą do dzisiaj to robi, w Lubinie, no i rozmawialiśmy na tematy, wiecie, no, odwiertów jakiejś tam ropy, nie wiadomo w jakim kraju, i on mówi, że no, ma ochotę z nami o tym porozmawiać i rozmawialiśmy o tym z pół godziny, tak. Także wiecie, no to jest taki facet, który naprawdę swoją charyzmą też potrafi przekonać do siebie, mimo że tak patrząc na niego z boku wydaje się, że no, to jest taki gość, który rzeczywiście jest konkretny, spojrzy na ciebie i już widzisz wszystko to, co jest w tobie, ale nie da się z nim normalnie pogadać. Też od razu mi się przypomniała sytuacja z Białgorodem. Mówiłem, że tam była dziwna sytuacja z trenerami. Pierwszym trenerem de facto miał być Bogomołow, ale że uległ temu wypadkowi, to wzięto jeszcze trenera Kretu. No ale tam była taka sytuacja, że jego asystentami byli Kosariew, przez chwilę Bogomołow, był jeszcze Kazakow, no i trener Kretu. Więc trójka ludzi mocno związanych z Białgorodem, mam na myśli tutaj chociażby Kosariewa i Bogomołowa. No i jeszcze gdzieś tam z tylnego siedzenia, także pół żartem można powiedzieć, Gennady Szypulin oczywiście. Więc być może to, że on był tak mocno otoczony tymi ludźmi z Białogardu, być może trochę przeszkadzało mu w komforcie pracy, być może były na niego jakieś naciski, jakieś pomysły starano się mu narzucać i być może to było jednym z powodów tego, że ten Kretu na duże miejsca w Białogardzie nie zagrzał. To by się w sumie wszystko razem jakoś ze sobą może zazębiało. Tak, jeżeli George Kretu otrzyma tak, albo przynajmniej częściowo tak duże zaufanie, jakie miał Andrzej Kowal, to myślę, że tutaj nie będzie problemu charakterologicznego. Nie wydaje mi się, żeby
akurat Rzeszów był tym miejscem, w którym nagle miałoby dojść do jakichś scyzji z prezesami, którzy mają ambicje, żeby gdzieś maczać palce, czy też, nie wiem, nazwijmy to nad trenerami, którzy gdzieś tam z tylniego siedzenia sterowaliby pracą Gianniego. Myślę, że ma 100% zaufania i tak zwyczaj w Rzeszowie wygląda. Do czasu. Ja się jeszcze tylko na jedną rzeczą zastanawiam, o ile jeszcze będziemy kontynuować dziś wątek Gianniego Kretu, ale też kilka takich komentarzy czytałem, wiadomo, no, niektórzy bardziej chętnie się podpisują pod nimi imieniem i nazwiskiem, a niektórzy po prostu ładują dookoła na jakichś fejkowych kontach, ale co sądzicie o tym, że mówi się trochę, że Andrzej Kowal no, trochę został kozłem ofiarnym tej całej sytuacji, tych kilku błędów. Na początku, jak jeszcze Piotr, chyba ciebie nie było, Michał wspominał o tych, nie wiem, 100 tysiącach euro, jeśli chodzi o kwestie z klubowymi mistrzostwami świata, no też, no nie wiem, ta polityka kadrowa, no tutaj chyba miała wyłączność, ale no trochę więcej chyba błędów niż tylko w osobie trenera zostało popełnionych, że dzisiaj mamy sytuację w Rzeszowie, jaką mamy, nie wiem, może się mylę, ale mam takie wrażenie, że trochę, jak paradoksalnie zawsze go krytykowałem, kiedy trzeba było, mam takie wrażenie, że tym razem jednak trochę za bardzo po głowie dostał na sam koniec tej swojej no, długoletniej pracy w Rzeszowie. Nie mówię, że skończonej, bo coś czuję, że można więcej niż 2 lata do tej samej rzeki wejść w tym wypadku, no ale przynajmniej na razie. No właśnie, to jest w sumie dobry moment, że tak płynnie przejść do Andrzeja Kowala. Nie wiem, Filip, czy tam Marcin Lew się do ciebie odzywa. Czy udało mu się dzieci położyć? Aktualnie cisza jeszcze jest, więc pewnie jeszcze pełni obowiązki domowe, tak to można nazwać chyba, więc na razie możemy jeszcze w naszym gronie porozmawiać dalej, kontynuując. No tak, ale... A ja tak dziwnie to wyglądam, bo próbuję swój statyw okiełznać, ale mną się nie przejmujcie. No u mnie z kolei ciemno, bo musiałem zmienić trochę lokalizację ze względu na to, że niestety cierpię na niedobór gniazdek elektrycznych, a bateria mi pada. Musiałem się przenieść tutaj niestety z oświetleniem gorzej. Czyli masz problemy jak w Szczecinie, tak? Tak, dokładnie. Ciemna strona mocy mnie dopadła trochę tutaj, odnosząc się do dzisiejszego doświadczenia stoczni, ale to tyle o stoczni. Obiecujemy, że dzisiaj nie będziemy ciągnąć tematu, chociaż myślę, że jeszcze do niego może kiedyś wrócimy. Ale wracając do meritum, tak, ja już to napisałem na Twitterze, że wydaje mi się, że no to musi chodzić o te klubowe mistrzostwa świata w Resowi, bo gdyby nie to, to jakby ta decyzja o zwolnieniu Andrzeja Kowala byłaby zupełnie niespójna i zupełnie by jakby nie przystawała do takiego, wydaje mi się, że jednak pod względem zarządzania zasobami ludzkimi, powiedzmy, to no takiego fajnego, mówiąc kolokwialnie, po prostu sposobu zarządzania, bo jednak tam zawsze wierzono w swoich pracowników, mam wrażenie, chociaż no może ta sytuacja już z Roberto Serniottim przed rokiem trochę tutaj zaburza ten wizerunek, no ale no nie, no to, słuchajcie, no to nie można po 4 kolejkach trenera zwalniać. Moim zdaniem to jest, gdyby nie to właśnie, że są te klubowe mistrzostwa świata, to jakby moim zdaniem jest to zdecydowanie zbyt wcześnie, żeby wyciągać na tyle daleko idące wnioski, żeby się trenera pozbywać. No to jest coś, co do tej pory znaliśmy raczej z piłkarskiej ekstraklasy, ale tam wiemy, że prezesi, delikatnie mówiąc, nie słyną z cierpliwości. No i ogólnie piłkarska ekstraklasa gdzieś na tle lig innych, no to nie jest jakaś tam wizytówka pełni profesjonalizmu i można by tu jeszcze tak dalej kontynuować. Zacząłeś mówić o ekstraklasie i coś mi przerywa internet, wiesz? Dobra, Michale, to ja odbiję piłeczkę porównaniem pokerowym. Czy jak masz słabą rękę i widzisz 3 karty na stole i te 3 karty na stole też ci nie pasują, to czy grasz dalej o wysoką stawkę, czy mówisz pas? Trochę tak się wetnę. Do tej pory Resowia często grała all in. Czyli jednak stawiała na tego dotychczasowego trenera, który miał po prostu duże zaufanie, a raczej nie było tak, że no i dwa grube rozdania Resowia z Andrzejem Kowalem wygrała, ale ten następnych kilka, no to no tam ktoś chyba wrzucał na Twitterze statystyki Andrzeja Kowala w Rzeszowie, jeżeli chodzi o to, ile tam zwycięstw było w stosunku do porażek. No to
To nie był dobry rezultat, tak? To nazwijmy rzeczy po imieniu. No, zeszły rok to nie był też taki potencjał ludzki. No i jeżeli przy zeszłorocznym, nie najlepszym potencjale ludzkim Resovia nie była w stanie osiągnąć wyniku ponad stan, a dodatkowo męczyła się ze swoją grą, nie wiem, czy był dużo lepszy, czy Resovia Andrzeja Kowala była dużo lepsza niż Roberto Serniottiego. Jeżeli teraz te cztery kolejki również pokazują no, jakąś tam całkowitą degrengoladę w składzie, no to ja akurat uważam, że no, takie decyzje czasem trzeba podjąć nawet i po czwartej kolejce, tak? Bo nie było widać żadnego światełka w tunelu. To jest tak, że ja rozumiem dawanie szansy, ale Andrzej Kowal już tych szans dostawał moim zdaniem dużo. To mam pytanie w kwestii technicznej, bo widzę, że zniknął nam szósty set jakby z rozmowy, czyli coś, co powinno być naszym tutaj jakby kontrolą. Wiesz co, też zastanawiam się, czy wszystko jest ok. Chodzi po prostu o to, że mi się zawiesił laptop. Aha, słynny laptop. Tak jakby serwer, można powiedzieć. Nie wiem, co w związku z tym się będzie działo. Próbuję widzę, że na YouTube jesteśmy, tylko widać teraz cały czas mnie, bo podejrzewam, że po prostu w momencie, jak się zawiesił, akurat ja mówiłem. Tak, przełączyło się na moment, bo jakby kafelki się zmieniły kolejnością, tak, i ten z logo zniknął w tym momencie. Tak, i to troszkę zostało na mnie, nie chciałbym, żeby było widać cały czas mnie, skoro wy mówicie, tak? Bo szczerze, akurat jestem tutaj w takiej zupełnej ciemności i w ogóle moja broda zlewa się teraz z tłem i to wszystko wygląda faktycznie trochę jak jakiś Darth Vader. No dobrze, Filip, ale to kontynuujmy rozmowę, a mam nadzieję, że za chwilę twój laptop zmartwychwstanie i to wszystko też wróci nam tutaj do jakiejś normy technicznej, tak to powiedzmy. No dobrze, przerwałem w sumie tę dyskusję o Andrzeju Kowalu i przerwałem ją trochę skupiając się na czym innym, więc troszkę jakby wypadłem z rytmu, więc nie chcę tutaj teraz udawać i ciągnąć jakby tematu wam przerywając, więc nie wiem, może ktoś wróci, tak, że to tak powiem. Ja zakończyłem na tym, że ja akurat się z tobą, Michale, nie zgadzam tutaj, że to nagle jest jakaś określona liczba kolejek, po których można zwalniać trenera. No bo wydaje mi się, że tak po prostu nie jest, tak? W szczególności, że nie mówimy o sytuacji, w której przychodzi nowa miotła, ma cztery spotkania i po czterech spotkaniach jest wyrzucana, tylko mówimy o tej miotle, która ten skład wybierała, ten skład przygotowywała do sezonu i po prostu nie była w stanie odcisnąć na nim żadnego pozytywnego piętna. O, szósty set dołączył do rozmowy. Tak. Laptop żyje. Szósty set dołączył, a to jest to, Piotrze, o czym chyba też mówił Filip na samym początku, że no, nawet jeżeli mówiłeś o tej kolejek, no to właśnie sumujmy te kolejki również z poprzedniego sezonu, no i wtedy okazuje się, że ta liczba rzeczywiście jest większa i rozmawiamy o zupełnie innej optyce, jeśli chodzi o tę pomoc, jego pracę w Osekoresowi przy kolejnym. No tak, tylko znowu, no, czy to nie jest jakaś niekonsekwencja, jeżeli została, no tak, ta praca Andrzeja Kowala została najwyraźniej oceniona pozytywnie w tamtym sezonie, tak, ta po jakby już objęciu drużyny po Roberto Serniotti, bo inaczej nie dostałby szansy w tym sezonie. Jeżeli została oceniona pozytywnie, dano mu szansę, no to czy powinno się te szanse odbierać tak szybko? No bo ja uważam, że nie można ocenić pracy trenera tak jakby całościowo na jakimś takim no bo musimy przyjąć jednak ten sezon za wycinek pewien czasowy, tak? I co by nie mówić, mimo że Resovia ma szeroki skład, no to nie da się ukryć, że są pewne rzeczy, które bronią Andrzeja Kowala, czyli to, że jednak kilku kluczowych zawodników dostał w klubie dopiero tak naprawdę na ostatnią chwilę, tuż przed startem tego sezonu. No ale podobnie robię to Piazza, no i trochę lepiej to wygląda. Nie mówię, że dużo lepiej, ale odrobinkę, coś, cokolwiek, tak? No Roberto Piazza no, wygrał Superpuchar Polski, tak? Niczego nie przegrał, a on, można powiedzieć, że to jest druga drużyna, jedyna tak naprawdę poza Resovią, która w aż tak trudnej sytuacji personalnej się znajdowała z uwagi na sezon reprezentacyjny. A tutaj nic. No ja uważam, że nic. Znaczy tak, podstawowa różnica między Jastrzębiem a Resovią jest taka, że w Resovie jest dwóch nowych rozgrywających, a w Jastrzębiu był Kampa, czyli ten docelowy pierwszy.
więc on akurat mógł się zgrywać z wszystkimi zawodnikami, a to, że późno dołączyli, czy to Tibor Oser, czy Kawika Szodzi, czy Luke Perry i Damian Schultz, no to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że trochę szyki Kowalowi pewnie pokrzyżowała ta kontuzja Tibor Oserda i przez co on przez jakiś czas był nie do dyspozycji, a po prostu był w kwadrasie dla rezerwowych i nie grał, więc może to ma jakiś wpływ. Oprócz tego brak Nicolasa Szerszenia być może też miało jakiś wpływ, więc no, też nie można powiedzieć, że wszystko trenerowi Kowalowi szło jak po sznurku, jeśli szukać usprawiedliwień dla niego. Także no, to no, coś by się na pewno znalazło. Tak? Myślę, że to akurat na pewno. No to teraz ja zadam jeszcze jedno pytanie. Czy to nie jest tak, że po prostu Andrzej Kowal stracił szatnię, bo takie głosy też dochodzą? Nie wiem, Cóż. nic mi na ten temat nie wiadomo, a nie chcę na podstawie, nie wiem, oglądania z zewnątrz jakichś wyroków wydawać, więc ja nie mam zdania w tej kwestii. No bo jeżeli mówi się, że Marcin Możdżonek jakby odegrał dużą rolę w tym, że Gianni Kretu do Resowi trafia, no to jest pytanie, czy tu coś jednak nie zostało zaburzone trochę, tak? No i dlatego ja jestem zdania, że to nie tylko jest jakby błąd tutaj po stronie Andrzeja Kowala i będę utrzymywał to, co powiedziałem, że zrobiono z niego trochę kozła ofiarnego, a tak naprawdę no, trochę pogubiono się też, jeśli chodzi o jakby perspektywę działania w tym klubie, no bo nie do tego byliśmy przyzwyczajeni, to raz, a dwa, no mówię, no czy jednak faktycznie, skoro jakby zaufano Kowalowi przed startem sezonu, no nie wiem, ja jednak nie byłbym aż takim optymistą, jeśli chodzi o mistrzostwa, klubowe mistrzostwa świata i tą perspektywę walki z tymi najlepszymi. Dlatego, tak jak mówię, no ja jestem, jak zawsze, waliłem jak w bęben, jeśli chodzi o trenera Kowala, to tym razem jednak, oczywiście mówię o tych ostatnich latach, to tym razem jednak uważam, że trochę zrobiono sobie grillowanie, jeśli chodzi o niego na samym końcu, no i tyle. No. Takie jest moje zdanie. Moje zdanie jest takie, że Andrzej Kowal padł trochę ofiarą też tego, że zestawienie personalne Rzeszowa w tym sezonie jest dużo mocniejsze. Myślę, że duże środki, duże pieniądze zostały włożone w to, żeby zatrudnić jednak takich zawodników jak Smith, Mika, Schulz. No to nie są postaci na pewno przypadkowe. Zeszły sezon można było jeszcze argumentować tym, że no tak, no ten skład był słabszy, to był skład trochę na przeczekanie. Tutaj trochę może mi zabrakło wtedy w Rzeszowie, w zeszłym sezonie akurat takiej jasnej komunikacji, że no tak, to jest sezon, który no musimy poświęcić na to, żeby, nie wiem, dokończyć część kontraktów z zawodnikami, z którymi już nie chcemy współpracować dalej, może gdzieś tam dać szansę kilku zawodnikom, żeby się rozwinęli, natomiast nie liczymy na to, żeby osiągnąć sukces. W tym sezonie myślę, że w Rzeszowie już ten sukces musi być, no bo z takim budżetem, z takimi tradycjami, no i z takimi sukcesami w ostatnich latach, no w tych, no przy już powiedzmy nie ostatnich, no ale nie w ostatnim roku, ale w ostatnich kilku, wydaje mi się, że w Rzeszowie po prostu jest bardzo duże ciśnienie na sukces. Zawsze było i ta presja zawsze była widoczna, czy ze strony kibiców, czy ekspertów, ale wydaje mi się, że w tym sezonie te oczekiwania urosły bardzo mocno. No i teraz pytanie, czy akurat to zestawienie personalne jest najlepszym zestawieniem do walki o te najwyższe cele, pomimo nazwisk, tak? No ale to jest chyba temat na odrębną dyskusję, no. Tutaj też fajnie akurat w prawdzie siatki poruszono trochę temat tego, że kto tam ma jakby wstrząsnąć szatnią w momencie, jak nie idzie, czy szatnią, czy drużyną na boisku. No i faktycznie to nie jest drużyna złożona akurat z postaci typu Krzysztof Ignaczak na przykład, czyli z takich mocnych charakterów, które gdzieś wezmą ten zespół, złapią gdzieś tam trochę za gardło co bardziej opieszałych kolegów, powiedzmy, i po prostu to zacznie trochę funkcjonować. No czasem tak musi być, muszą paść jakieś męskie słowa i czasem to tak działa. W Resowi troszeczkę jest tak, że jak nie idzie, to już nie idzie. I to miałem wrażenie, że zwłaszcza w tym meczu z Oniko na Podpremiu było bardzo widać w momencie, gdy ta Resowia stanęła w drugim secie. Tak, mowa ciała nie mówiła nic dobrego. O tak, to ta mowa ciała była zdecydowanie przegrana, jakby cały zespół poczuł się przegrany już w tamtym momencie seta, jakby nie wierząc, że jest w stanie odwrócić kolejność.
Ja się śmieję, ja tak oczywiście niereprezentatywna próbka badawcza, ale na Twitterku zadałem pytanie, co było największym problemem RES-owi. No i 67% ludzi odpowiedziało, że sztab szkoleniowy, ale podrzuciłem tam opcję niedopasowanie charakteru. I w tym niedopasowaniu charakterów trochę zawiera się ten problem. No i ta opcja raczej nie cieszyła się popularnością, a ja myślę, że coś w niej może być. No i pytanie, którego lidera w tym zespole znajdzie sobie Gheorghe Kretu, jak myślicie? Którą postać on sobie w pewnym sensie wykreuje jako lidera, a może ta postać się sama pojawi, bo w zestawieniu personalnym Schulz, który jest raczej, wydaje się przynajmniej, nie wiem, czy z wywiadów, czy gdzieś z opinii, raczej osobą, która może trzyma się delikatnie z boku, z Mateuszem Miką, który no też raczej z gatunku małomównych, Tibor Osardem, który czasem całą właśnie postawą, swoją mową ciała, mówi, że nie podoba mi się to, co się dzieje na boisku, jakby dając do zrozumienia swoim kolegom, tak, lekkim takim zniechęceniem, no to pytanie, kto tam na przykład na skrzydle miałby pełnić taką funkcję, bo zazwyczaj taką funkcję no albo pełni rozgrywający, albo pełni któryś ze skrzydłowych. I kto to może być? Buszek? Chyba też nie. Idąc tym tokiem rozumowania, no to wychodzimy z założenia, że będzie to Marcin Morzonek, taki. Nie mówię tutaj o tym, co Piotrze powiedziałeś a propos tego podziału pozycji i liderów, no bo fakt faktem, no dobra, Marcin no w pewnym stopniu ma takie inklinacje, ale oczywiście nie mówię to o liderze punktowym, tak? Dodatkowo z trenerem Kretu się zna i podejrzewam, że też może mieć coś do powiedzenia. Czy Marcin Możdżonek będzie na boisku? No. No, pytanie o jakim liderze mówimy, tak? No tak naprawdę. No, no bo tak, oczywiście. No ja myślę... Nawet czy na boisku czy poza boiskiem takiego lidera nie masz. Tak, no ja bym powiedział raczej o takim, że każda drużyna aspirująca do gry o duże cele powinna mieć lidera, który jest liderem zarówno boiskowym, jak i mentalnym, tak? No a tutaj po prostu wydaje mi się, że trochę takich postaci brakuje, ale no, mam nadzieję, że się mylę, no bo chciałbym, żeby Rysowia grała lepiej akurat. Tylko kto by nie chciał, tak? No to jest drużyna, która no, dodaje kolorytu lidze. To ja myślę, że tak już trochę łącząc to, co wypowiedzieliście, o tym, że z trenerem Kowalem pożegnano się dosyć szybko, po trochę chyba wpłynęło wszystko to, co powiedzieliście. Nie wskazałbym raczej jednej przyczyny. Myślę, że też jakieś znaczenie miało to, co mówiłem też na początku, jakąś godzinę temu mniej więcej, albo i dłużej, że trener Kowal tę swoją kadencję, czy coś ten sezon nie rozpoczynał z czystym kątem. Tylko już trenera Kowala w Rzeszowie znano. Wiadomo, jak on pracuje, jakich pewnie schematów używa. No i wobec tego, skoro do tej pory to się sprawdzało w poprzednich sezonach i Rzeszowia tak źle na początku nie wyglądała, a teraz się to nie sprawdza i Rzeszowia oprócz tego, że przegrywa spotkania, to jeszcze jej gra wygląda bardzo źle i ja nie widziałem żadnego postępu w tej grze. Moim zdaniem Rzeszowia nie robiła z meczu na mecz żadnego progresu, jeśli chodzi o swój poziom gry. No i w połączeniu jeszcze z tym, że są te klubowe mistrzostwa świata, być może jacyś dodatkowi sponsorzy się pojawili, a w związku z tym jeszcze większa presja na to, żeby w tych mistrzostwach świata jakoś się zaprezentować, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że coraz więcej okoliczności wskazuje na to, że ten turniej może zakończyć się dużą klapą. Już nawiązuje do tego, że nagle z gry wypadł Radom, a konkretnie Hala Radomska. Turniej przeniesiono do Płocka i to może odbić się na liczbie widzów, jaka tam będzie, więc no, dodając do tego jeszcze ewentualną kiepską grę Resowi, no to na pewno sponsorom nie służy taka sytuacja i stąd być może to jakieś naciski. To jak sztab, nie sztab, tylko zarząd Rzeszowi oceniał pracę trenera Kowala, to jest jedno a propos tej czystej karty, a drugie to być może też presja kibiców, bo jak się wejdzie na forum na przykład Rzeszowi, czy nawet też nie chodzi tylko o środowisko rzeszowskie, ale ogólnopolskie, tak można powiedzieć, no to trener Kowal nie miał mocnych kart, można tak powiedzieć, nie miał wsparcia środowiskowego, że tak powiem. Tak jak na przykład wiele pozytywnych opinii zbiera Marc Lebediu swoją pracą, tak u Andrzeja Kowala było osobno. No i jeśli to wszystko razem zebrać, no to się to wszystko w jedną całość jakoś składa, że zarząd podjął chyba, pewnie uważa, że dobrą decyzję. Tak, tak sądzę.
Tak jeszcze a propos tych sponsorów, to w tym oświadczeniu, które się pojawiło na stronie oficjalnej Asseco Resowi Rzeszów, potem się pojawiły, chyba część kibiców miała zarzut, że tam najpierw pojawili się sponsorzy wymienieni jako ci, których oczekiwania chcą spełnić, czy będą chcieli spełnić poprawą gry, czy też zmianą trenera, która tę grę poprawi. A dopiero potem kibiców, więc kto wie, no może faktycznie ci sponsorzy ułożą jednak duże środki finansowe na drużynę, która nie ma być kojarzona z ostatnim miejscem w tabeli, a ma być kojarzona ze zwycięzcami. No nie bez powodu płaci się pewnie większe kwoty za możliwość no, bycia tym sponsorem Resowi Rzeszów niż w klubach, które no, takiego potencjału ludzkiego i finansowego i organizacyjnego po prostu nie mają, więc może ta presja sponsorów też tutaj zadziałało, czytając między wierszami. To teraz ja zapytam Filip, ty pewnie wiesz, czy to nie jest przypadkiem tak, że kibice Resowi są drugim co do wielkości sponsorem klubu? Czy to tak nie wychodzi, że sprzedaż karnetów plus dochody z dnia meczowego, sklepik i tak dalej? Tak mi się kojarzy. Tak jest. Tak, znaczy, inaczej odpowiem. Ja tego osobiście nie liczyłem, ale w wielu źródłach takie informacje widziałem, więc po prostu to jakby powiele. Ale osobiście tego nie liczyłem i nie widziałem żadnych sprawozdań finansowych, ale myślę, że tak jest. No właśnie, czy może nie być tak, że po prostu frustracja jednak dużej części, głośnej też części tego drugiego największego sponsora spowodowała, że pewna cierpliwość bardzo duża, którą miał ten największy sponsor, no tak się zawsze mówiło przynajmniej, tak no. Ja nigdy nie z Adamem Góralem nie rozmawiałem na temat tego, co on uważa o Andrzeju Kowalu, opieram się po prostu na tych doniesieniach. Czy to nie jest tak, że no jednak gdzieś po prostu ta szala się przeważyła? Ja się też tu zastanawiam, czy po prostu Andrzej Kowal sam trochę nie popełnił błędu, tak szybko wracając na stanowisko, bo to też mam wrażenie, jakby ta cała atmosfera, która powstała przy odejściu Roberto Serniottiego, to, że zastąpił go Andrzej Kowal, który przecież był jego, chyba trudno mi powiedzieć, czy on był bardziej przełożonym, czy bardziej współpracownikiem, a pewnie trochę po troszku jednego i drugiego. Cała atmosfera, jakby mam wrażenie, wokół Andrzeja Kowala zepsuła się, znaczy może inaczej. On miał swoich przeciwników już wcześniej, ale liczba tych przeciwników znacznie wzrosła, mam wrażenie, właśnie wtedy, kiedy Andrzej Kowal wrócił na stanowisko i zastąpił na nim Roberto Serniottiego. I od tamtej pory już mam wrażenie, że już nie było za dobrze w zasadzie ani przez moment. Powiem skończyło się tak naprawdę bardzo nieprzyjemnie. No. Powiem wam, że ja przed oczami cały czas mam tą konferencję, na której pożegnano Andrzeja Kowala, jeśli chodzi o rozstanie z Resowią i tam, że tam stanowisko i tak dalej, że tutaj jakieś tam kwestie dyrektorskie, no taka trochę szopka z tego wyszła i później jak wyszło na to, że ostatecznie jest ten powrót, to no to resztę sobie można dopowiedzieć, ja tutaj wrzucę wielokropek, także generalnie rzecz biorąc myślę, że to jest jeden z przykładów, że trochę tam wszystko stoi na głowie, a drugi, tu znowu przymrożenie oka, to jest to, że transmisja z przywitania trenera Kretu zaczęła się w takiej wersji i trwała tam chyba z jakieś kilka sekund, nie wiem, że widzieliście live'a na Facebooku, także też trochę się ubawiłem, dopiero później już wjechano w tej wersji odpowiedniej, także mam nadzieję, że to tak na głowie nie będzie stało, no ale tu się zgadzam z tym, co Michał powiedziałeś. No nie wiem, no nie pasowało mi to, bo próbowano trochę chyba uratować wtedy to rozstanie z trenerem Kowalem, trochę odpoczynku, tralalala i tak dalej, a później się okazało, że został strażakiem, później temu strażakowi zabrakło trochę wody, później nie dojechał później się zrobił kolejny pożar i w końcu musiał przyjechać ktoś, żeby to poukładać. Zobaczymy, mam nadzieję, jeszcze szczęśliwie. No tak, no bo to łatwo tutaj popaść w no, jednostronną paranoję, jakoby no, trener Kowal był odpowiedzialny za, nie wiem, całe zło, które gdzieś tam w okolicach Resowi miało miejsce w ostatnich sezonach, no a tak nie było. No, wydaje mi się, że to przede wszystkim był problem złych wyborów personalnych ostatnie kilka sezonów. To są moim zdaniem niestety zawodnicy, którzy, no nie wiem, no może dla których ten Rzeszów jest, nie wiem, jakimś tam pikiem ich kariery, w sensie, że nie zawodnicy, którzy jeszcze mogą grać lepiej, którzy jeszcze mogą się rozwinąć w dużej mierze i nie wiem, no teraz też mam troszeczkę takie wrażenie. No i dlatego właśnie, no jasne, no ja mogę nie być faworytem
Znaczy Andrzej Kowal może nie być moim faworytem, ale no to nie, on nie, to on nie był jedyną, on nie jest jedynym problemem Rzeszowa, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w klubie przez ostatnie kilka sezonów. Ta nie wiem, spadająca frekwencja, to też można zadać pytanie, czy to jest tylko kwestia wyników, a może kwestia też czegoś więcej wewnątrz klubu, no więc. Natomiast cały czas wysoka frekwencja i no i Resowia ma na czym budować, więc myślę, że wiele klubów chciałoby być w takiej sytuacji, będąc w trakcie kryzysu, czyli mając takie środki finansowe, mając takich, powiedzmy, takich kibiców, w sytuacji, w której po prostu nie spełniają oczekiwań. Więc ja myślę, że Resowia się pozbiera. No to teraz pytanie, co dalej z Andrzejem Kowalem, bo pierwszy raz od już nie wiem ilu lat, bo Andrzej Kowal w Resowi zaczął pracę w roku, chyba jako asystent Lubotrawicy, tak? Wcześniej jeszcze w sztabie Jana Sucha był, także to jeszcze wcześniej trwa. A, no, oczywiście, no przecież nawet przyjmował po nim zespół. Tak. I pierwszy raz Andrzeja Kowala w Resowi nie ma, tak? To jest oficjalna wypowiedź Bartosza Górskiego, że Andrzej Kowal nie zostaje w klubie w żadnym, na żadnym innym stanowisku, w żadnej innej roli i on się po prostu z Resowią żegna, czyli nie tak, jak było wcześniej. I to na czacie też się pojawiło. Co dalej z Andrzejem Kowalem? No bo z jednej strony, jak tak policzymy wszystkie trofea, to jest chyba najbardziej utytułowany polski trener w XXI wieku. Jeśli się nie mylę, ale wydaje mi się, że on gdzieś tam Jacka Nawrockiego lekko przebije. Ja tylko chciałem przypomnieć, panowie, że tutaj była kiedyś rozmowa chyba nawet o reprezentacji Polski. I mam nadzieję, że ten temat jest akurat na jakiś czas zamknięty. Ale nie, jasne, tylko chodzi mi bardziej o to, że no i to dla niektórych to ta rozmowa wcale nie była taka niepoważna, tak? Ja co prawda raczej nie byłem tutaj piewcą tego wyboru, ale fakt faktem to jest to, o czym mówisz, Michał, czyli to, że faktycznie trener Kowal rzeczywiście jakby tak spojrzeć w CV i wyjąć na chwilę to, co się działo w tych ostatnich latach, no to ma się czym pochwalić i to nie były też drużyny, które były budowane pod to, żeby zdobywać na przykład, nie wiem, medale, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, tak, i granie w tych rozgrywkach finałowych, tak. Ja mam wrażenie, że przyszłość trenera Kowala jest powiązana z tym, jak będzie wyglądał rynek Plus Ligi, jak będą wyglądać ewentualne zwolnienia. To może brzmi brutalnie, ale no nie chce mi się wierzyć, żeby trener Kowal nie znalazł zatrudnienia. Pytanie tylko, podejrzewam, że tutaj chodzi bardziej o to, że to on tutaj będzie rozdawał karty, czy będzie chciał, czy może jednak faktycznie ten odpoczynek wcześniej zapowiadany. Ciężko mi stwierdzić, no ale no nie wiem, no może macie jakieś lepsze informacje, ale no też mi się nie chce wierzyć, żeby, nie wiem, czekał na moment, żeby znowu na białym koniu wjechać i wrócić do Resowi. Ja mam wrażenie, że w ogóle... Okay, dobra, nie mów. Mam wrażenie, że w ogóle Andrzej Kowal to jest taki trener, który chyba troszkę im dalej było od startu tej jego samodzielnej kariery, już takiej w pełni w Resowi, tym szło mu chyba gorzej. Bo przecież, no pamiętajmy, te początki były naprawdę przerwanie hegemonii Skrybełchatów ze składem, jaki on miał. Tam tak naprawdę do samego finału nikt na Teresowie, no może złamanego grosza by nie postawił, tak jak chciałem początkowo powiedzieć, to jest przesada, ale no na pewno faworyci zdecydowanie stawiali na Skrę. No przecież to była Skra, która dopiero co biła się jak równy z równym w Final Four Ligi Mistrzów. A tu weszła Resowia i to weszła Resowia, która po prostu tam strzelała z zagrywki, pamiętam niesamowicie, z Grozerem na czele i tak naprawdę te Skrę rozbiła, można powiedzieć. Było tam trochę kontrowersji sędziowskich i tak dalej, ale no koniec końców jakby ta supremacja Resowi pod względem sportowym, pamiętam, w tamtych playoffach nie ulegała w żadnej wątpliwości. No i tak, i Resowia wychodziła tam, strzelała zagrywką, a już niedługo później się mówiło o szkole flota Kowala, czy coś takiego, tak? Czy o taktyce wesołych flotowców, a tak to się nazywało, z tego co ja kojarzę. Pewnie Filip, ty znowu najlepiej to pamiętasz. No, drużyna wesołych flotowców, taki slogan się ogólnie utarł. No i dalej też przyszła jeszcze łatka wyrównane czternastki, na przykład braku dobierania sobie jakichś charakternych zawodników do składu i tak dalej, to ja to mówię, nie bez przyczyny nazywam to łatkami, bo tak trochę pejoratywnie, bo to do nie można tego tak na pewno uprościć. Myślę, że z wielu jednak jakichś takich przywar nadawanych trenerowi przez kibiców on mógłby się jednak spokojnie wybronić, no ale tak, zaczął się okres
panowania trenera Kowala Wresowi po odejściu Liu Butrawidze od przełamania hegemonii Skry. Potem pojawiły się kolejne mistrzostwa, kolejne medale, drugie miejsce w Lidze Mistrzów po awansie sportowym z tego turnieju. No więc trener Kowal przez pewien czas był na topie, a potem zaczęło się to wszystko sypać. Ja mam taką teorię, że po wielu latach w jednym miejscu po prostu czasem jest naturalne to, że coś się wypala. Dlatego ja sądziłem, że byłoby dobrze, gdyby trener Kowal sprawdził się w innym miejscu w momencie, gdy odszedł po tym sezonie, gdy przyszedł Roberto Cerniotti, a tak nie było, więc trener Kowal wrócił z powrotem do tego środowiska rzeszowskiego, więc właściwie no, nic się w jego funkcjonowaniu, środowisku nie zmieniło. No i tak bym sobie wytłumaczył, że po prostu pewne jakieś jego schematy się tutaj wypaliły. I tyle. Ale czy wy widzicie Andrzeja Kowala w roli trenera drużyny, która miałaby być takim murowanym faworytem do medalu? Bo moim zdaniem ja nie. Ja moim zdaniem następny krok Andrzeja Kowala to albo zagranica, ale tutaj raczej powiedziałbym, że raczej żaden top, tylko gdzieś tam może średniacy, może jakaś, nie wiem, liga grecka, francuska, trudno mi powiedzieć. Albo nie wiem, drużyny walczące o piąte, szóste, siódme, ósme miejsce, gdzieś tam środek tabeli w plus lidze, albo coś, co wydaje mi się być na teraz najbardziej prawdopodobne, to jest jednak to, że Andrzej Kowal dostanie do prowadzenia na przykład szansę z kadrą młodzieżową, na przykład do lat 21. Wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobne, czyli to, nie wiem, może trochę case Jacka Magiery z Legii, który właśnie gdzieś teraz też po przerwie po prostu zaczepił się z powrotem w związku, czyli właśnie na stanowisku tego trenera do lat 20. Albo to innego będzie... Jacka Nawrockiego. Albo bo Jacka, też... albo Nawrockiego, dokładnie. Nie zwalniaj, Zulu, Piotrze, nie zwalniaj może Mariusza Sordyla, bo on tam w sumie całkiem pozytywnie ten pierwszy swój krok zakończył. Mam nadzieję, że ten misję będzie kontynuował. Tak, ja mówię tutaj po prostu o jakiejś tam perspektywie. No, zazwyczaj jest tak, że te reprezentacje juniorów rzadko kiedy prowadzone są przez kilka lat. Zazwyczaj jest jakaś tam skończona praca, wypychasz rocznik i na tym się kończy. No i myślę, że Mariusz Sordyl też po prostu gdzieś z tym rocznikiem swoim obecnym zakończy pracę i wtedy to miejsce się otworzy. Natomiast no, nie, moim zdaniem nie będzie przebierał w ofertach jak w ulęgałkach Andrzej Kowal. No tak, no ja też jestem tego zdania, bo ja mówię, ja bardziej myślałem też o tej perspektywie, trochę się tak śmiałem sam do siebie, chociaż podejrzewam, że to raczej jest nieosiągalny pułap finansowy, jeśli chodzi o to, żeby zrobić zmianę 1:1 i Kretu w Rzeszowie, Kowal w Lubinie, ale tak już nie śmiejąc się z całej sytuacji, to pamiętacie dobrze, jak też trener Kowal miał okazję prowadzić, tylko nie pamiętam, czy to była nazwa kadra B sama w sobie, czy nie, ale no też taki twór gdzieś tam istniał. No pytanie, czy teraz taka, nie wiem, kadra będzie nam gdzieś potrzebna w przyszłości, czy nie. Patrząc na termin naszej FIFA-B, to podejrzewam, że tak. Tylko pytanie właśnie, jak to miałoby wyglądać. No nie wiem, no ja to trochę też traktuję tak, że miałby się znaleźć w którejś z reprezentacji, no to pewnie do tego też, Piotrze, dążyłeś, to byłaby też taka perspektywa jakiegoś, nie chcę powiedzieć, odpoczynku, no bo to też jest jakaś praca, tak, no ale na pewno nie jest się pod takim ostrzałem, jak w przypadku pracy klubowej, a już nie mówię o klubie takim jak Resowie, gdzie rzeczywiście cały czas jest się na świeczniku i trzeba walczyć o swoje, tak, i walczyć się. Tak, a na pewno autorytetem dla młodych siatkarzy Andrzej Kowal może być. No dobrze, tylko... On w swoich drużynach miał gwiazdy ze światowego topu. On może tych młodych zawodników gdzieś wprowadzać do ligi, więc... No ale faktem, że nigdy nie stawiał na juniorów zbyt mocno. No właśnie, no bo jednak zawsze to był jeden z głównych zarzutów do Andrzeja Kowala, że wprowadzanie młodych zawodników do drużyny, dawanie im szans, rozwijanie ich, to nie była jego mocna strona. I tak samo on w tej kadrze B raczej, pamiętam, że tam specjalnie ani jakichś wyjątkowych wyników nie było, bo w tych ligach europejskich to tam choćby właśnie Gianni Cretu, te nasze kadry B, z tego co pamiętam, laut swoją Estonią i generalnie pozytywnych opinii nie było. Natomiast ja wam powiem, gdzie ja bym widział Andrzeja Kowala i to jest myśl, która przyszła do mnie już
zaraz po tym meczu ze Stocznią, gdy już tak zaczęto mówić dość głośno o tym jeszcze przed oświadczeniem klubu, że to oznacza koniec Andrzeja Kowala w Rzeszowie. Po jakimś pewnie krótkim odpoczynku, trochę nabraniu też większej perspektywy, bo ja się zgadzam, że chyba przydałoby się trener. Znaczy nie chcę, jakby kim ja jestem, że mówić trenerowi Kowalowi, co by mu się przydało, tak? Z jednej strony, ale jeżeli on sam uzna, że faktycznie przydałoby mu się trochę odpoczynku od trenerki, ja bym widział Andrzeja Kowala gdzieś w studiu telewizyjnym jako ekspert, bo pamiętajmy, pod względem merytorycznym to jest na pewno zdecydowana czołówka polskich trenerów, jeżeli nie numer jeden. To jest trener, który jeździł do Stanów, który regularnie się gdzieś doszkalał, regularnie poszerzał swoje perspektywy. Problemem chyba było przeniesienie tego trochę na praktykę w ostatnich latach, takie mam wrażenie. Natomiast myślę, że gdyby któraś ze stacji telewizyjnych, bo teraz przypomnijmy, mamy też konkurencję na tym rynku, zechciała go zagospodarować i on też by oczywiście zechciał, no bo to nie był jakiś powiedzmy rekin medialny za czasów swojej pracy w Resowi, ale jeżeli ktoś jakby nie będzie go atakował w jakiś sposób pytaniami, a raczej będzie prosił o radę, o opinię, to myślę, że Andrzej Kowal w takiej roli widzę jakby to, że mogłoby się to naprawdę sprawdzić i myślę, że miałby naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia w takiej roli. Nie wiem, czy wy się ze mną zgodzicie. Znaczy, no podejrzewam, Michał, że pijesz trochę do tego, że po prostu ja już muszę znikać i za chwilę Andrzej Kowal po prostu pojawi się w moje miejsce i to będzie jego debiut, jeśli chodzi o 6. seta. A tak już na poważnie ale to... Ale to jest jakiś pomysł, panowie. No i to wrzucam wam do ogródka. Na poważnie to z jednej strony jakby też poważnie już się będę zbierał, panowie, chociaż moglibyśmy tak rozmawiać do rana. Ja sądzę, że to jest jakaś myśl, chociaż bardziej jednak cały czas jestem przy swoim, czyli sądzę, że po jakimś tam krótkim reszcie, jak to mówią, jednak pojawi się i to nie będzie koniecznie odpoczynek telewizyjny, chociaż może akurat faktycznie konkurencja gdzieś na rynku rośnie. Też gdzieś na tym moim podwórku się zaczyna dobrze dziać, no ale summa summarum to czas pokaże. Na pewno od strony merytorycznej brakuje takich ludzi i to możemy sobie chyba powiedzieć śmiało i oby jak najwięcej i oby też nie było tak, że Andrzej Kowal zniknie i się nie pojawi, bo mimo wszystko byłoby szkoda. No, jeszcze pewnie z 2 lata temu bym tego nie powiedział, ale dzisiaj niech będzie. Niech się będzie. Także dobry pomysł. Pytanie tylko Michał, czy jakby ty mu to przekażesz, czy któryś z nas i po prostu może akurat wybierze ten. Może dotrze do niego w jakiś sposób w ogóle ta idea. No akurat z panami z Polsatu to on chyba za dobrze w ostatnich latach nie żył. Pamiętam taką scysję typu, że podał jakiś zupełnie niezgodny z prawdą skład przedmeczowy chyba Marcinowi Lepie i potem Polsat to na grafice przedstawił. Okazało się, że to stek bzdur. Troszkę się tam panowie chyba pospinali o to, ale no ale tak jak mówimy, jest też konkurencja, więc może tutaj Żelek Grzyżyński wyjdzie z taką propozycją. Wiem, że Oskar Kaczmarczyk ma już być analitykiem w studio, no ale dlaczego nie jakby poszerzyć te kadry. No ale to mówię, to jest taka moja luźna idea, natomiast ja właśnie myślę o tym raczej w kontekście takiego, gdyby Andrzej Kowal na przykład zechciał trochę odpocząć od trenerki, co jednak pamiętajmy, to jest zawód, który wiąże się z gigantyczną presją, ma dużo minusów, naprawdę. To są fajne wypowiedzi. Ireneusz Mazur właśnie bardzo fajnie też w Prawdzie Siatki o tym mówił. Ile tak naprawdę jest złego też w byciu trenerem i to wcale nie jest praca marzeń. Gdyby Andrzej Kowal nie chciał odpocząć zupełnie od siatkówki, a chciał na przykład odpocząć od trenerki, to ja myślę, że pewności żadnej nie mam, ale naprawdę widzę to, że Andrzej Kowal mógłby się sprawdzić w roli takiego eksperta, choćby na okres na przykład jednego sezonu, max dwóch. Jeśli chodzi tylko o aspekt merytoryczny, to myślę, że niewątpliwie trener Kowal by się w takiej roli mógł sprawdzić, ale sądzę, że jednak telewizja jest tylko ważnym, ale dodatkiem tylko do tego sportu. Więc myślę, że nie warto byłoby tracić takiego człowieka, który potrafił zdobywać mistrzostwa Polski, który trenował wielu z bardzo dobrych siatkarzy świata właśnie dla telewizji. Myślę, że jednak on dalej powinien pracować i robić swoją robotę, w której widać osiągał wielkie sukcesy, tak mi się wydaje.
Ale Tylko jeśli Filipek chodzi nie o mówi aspekt. o traceniu trenera Kowala z trenerki, tylko mówi o tym okresie jakby przerwy, gdyby on zdecydował, że chce troszkę zrobić przerwę od samej pracy jako trenera, a chciał gdzieś przy siatkówce pozostać, to myślę, że to na czas tej przerwy, która byłaby, nie wiem, czy do końca tego sezonu, czy może jeszcze jeden sezon, mogłaby to być jakaś taka ciekawa opcja, moim zdaniem. Znaczy, jeśli potrafię sobie wyobrazić, że po pewnie niezbyt łatwych latach w Bresowie, jeśli chodzi o presję, byłoby dla mnie fajne takie przewietrzenie głowy właśnie w telewizji, już jednak bez tej takiej ciągłej presji, tylko jednak mówieniu o tym, o czym się ma pojęcie w przypadku trenera Kowala, to no być może tak, być może tymczasowy okres rzeczywiście w telewizji byłby dobrym rozwiązaniem, to czysto teoretycznie rozważając, ale tak na dłuższą metę to jednak wolałbym, żeby trener Kowal wrócił do wykonywania swojego zawodu. Trenera. To co Dobra, panowie, to co? Czy Maciej? 22:38 z tego co widzę. Ja już finiszuję, podobnie jak i Maciek, więc nie wiem, czy jest sens jeszcze przyciągać. Tak, Marcin Lewszy nie odezwał, więc z Marcinem pewnie będzie jeszcze okazja pogadać innym razem. A tymczasem to co, pewnie będziemy kończyć. No No tak, no jasne. nie ma co na siłę też tego ciągnąć, zwłaszcza, że mamy już ponad 1,5 godziny tutaj rozmowy. No tak, Dokładnie. nie zaczynajmy kolejnych wątków, bo za chwilę nam środa się zacznie. Siusiu, paciorek i spać, a nie Tak, zwłaszcza, że nagrywanie jakieś tam. dopiero co za nami zmiana czasu, a starego czasu to już za chwilę mielibyśmy północ. Dokładnie. Myślę, że organizmy nie do końca te zegarki biologiczne poprzestawiane, więc może faktycznie, chociaż prawda, siatki działała głównie po nocach i miała dużo widzów, no ale nie musimy być w każdym aspekcie, jakby wzorować się tutaj na nich. My Myślę, że jesteśmy krok do przodu, no bo mamy już wstępnie dogadanego Andrzeja Kowala, tak? Tak. Znaczy mamy go tego na 50%, czyli my chcemy, a on pewnie. Już takiego zobaczymy, co na Twitter na to, tak? Także. Albo 50% szans, albo będzie, albo nie będzie. Panowie, no ja z mojej strony, no bo pewnie gospodarz jeszcze będzie miał okazję jakby pożegnać, ale zaproszenie, mam nadzieję, że trochę o trenerze Kretu porozmawialiśmy, chociaż ta później już rozmowa przeszła głównie na Andrzeja Kowala, co w sumie nie dziwne, no bo jednak to jest postać, która wzbudza, znaczy mam takie wrażenie, że to jest taki człowiek, który nie wzbudza neutralnych jakby odczuć, albo się go lubi, albo się go nie lubi, co też jest jego atutem, no co byśmy nie mówili, no bo to też charakteryzuje naprawdę postaci, które mają coś do zaoferowania, ale tak jak mówię, dzięki wielkie za zaproszenie, mam nadzieję, że z mojej strony było ciekawie. Oczywiście nie miałem tak, że tak powiem, powiedziałbym ciekawych problemów ze statywem jak Filip, no ale to już jest wiele. Na siebie uwagę, bo bym się na tym podobał, także. No i dzięki za przyjęcie zaproszenia, dzięki za cierpliwość do nas, że tyle naszego wtrącania się wytrzymałeś. Dzięki. No i gratulujemy też Gwardii naprawdę udanego początku sezonu już tak przy okazji. No tak, tylko nie łączmy tych wątków z Andrzejem Kowalem. Myślę, że akurat, znaczy no podejrzewam, że bardzo jesteście zadowoleni z pracy sztabu trenerskiego, ale akurat Andrzej Kowal mógłby być takim ciekawym, może nie zmiennikiem, ale dodatkiem do niego. Tak, Pod trzeba względem merytorycznym. Trochę budżet z naciskiem na trochę, no ale to już mniejsza większość. Ale dziękuję, no i co, mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy we Wrocławiu, bo słyszałem, że finał Pucharu Polski znowu, tak, w stolicy Dolnego Śląska. Także jak coś, to zapraszam. Bardzo możliwe, że się tam wybiorę, ale to jeszcze będziemy w kontakcie. Dobra, dzięki wam jeszcze raz w takim razie. Dzięki, pięknie. Cześć, trzymaj się. Do zobaczenia, trzymaj się. Tak, wszystkim w sumie chyba już też dziękujemy, tak, w takiej sytuacji naszym widzom, tym którzy dzisiaj najwierniejszym. Dzielnie z nami wytrzymali te ponad 1,5 godziny. Transmisja, tak, jak gotowe spotkanie co najmniej. W sumie to tak ostatnia kolejka trochę nam się zrobiła w szóstym secie, poza tym, że do schematu nie wyjął się, tylko wyłamał się MKS Będzin, Jastrzębski Węgiel. Wszystkie spotkania po 3 do 0, tylko ten ostatni mecz kolejki zakończony tiebreakiem. Trochę Dokładnie. Byśmy po tej się kolejce pasowali. Bardziej pasowalibyśmy jako ten dodatkowy czwarty set, a nie szósty, ale na szczęście z odsieczą przybyło Jastrzębie, Będzin i tutaj faktycznie. Jeszcze się wpasować jakoś w to.
wyniki. No dobrze, panowie, to co, to dziękujemy za dzisiaj. Panie, panowie, słuchacze, fajnie, że jesteście. Trzymajcie się, do dajcie zobaczenia. Dzwoneczki, lajki. Tak, to jeszcze ze swojej strony zaproszę, kto jeszcze nie widział rozmowy z prezesem Piechockim, tak jak napisałem w weekend, postarałem się, żeby szósty set troszkę wyszedł do ludzi, więc polecam, myślę, że wyszło nie najgorzej naprawdę. Tak, ja też, też uważam, też, tak, też reklamuję, nie tylko dlatego, że potem mogę spojrzeć w statystyki na YouTubie i przypisać sobie część zasług Michała. Naprawdę bardzo fajny materiał. Jeżeli wam się podobało, no to myślę, że każdy z nas może dołożyć swoje 3 grosze i może takich materiałów będzie więcej. Postaramy się, zdradzimy rąbka tajemnicy, uchylimy rąbka tajemnicy, tak się chyba mówi, że szósty set wybiera się i za granicę. I to ma związek z siatkówką, ale no zresztą kto nas zna troszkę lepiej, to już pewnie wie, o co chodzi. Stamtąd też pewnie coś postaramy się nadać. No dobrze, no chyba kończmy, bo dzisiaj, bo to jak dalej będziemy tak możemy jeszcze długo rozmawiać o tym, jak to się żegnamy. Może się faktycznie pożegnajmy. Dziękujemy i Jack Crosby, życzę ci miłego końca piwka, bo jeszcze pół ci zostało ponoć, więc smacznego. Tak, o, rozmowę z prezesem Piechockim, jeśli nie wiedziałeś, możesz sobie odpalić do tej ostatniej połówki. Myślę, że akurat tam jest kilkanaście minut, chyba tam niecałe 20, więc myślę, że idealnie. Dobra, kończymy. Miłego. Trzymajcie się, hej. Cześć, trzymajcie się. Cześć, dzięki.